jestem świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Jej! Przez szkło powiększające oko George'a wydaje się ogromne. Teraz brakuje wam już tylko jakiejś zagadki do rozwiązania. Tato, co to jest zagadka do rozwiązania? Zagadka to coś, co detektyw musi rozwikłać. Na przykład znajdowanie zgubionych rzeczy. Już wiem. Możemy poszukać pana dinozaura George'a. On zawsze go gdzieś gubi. Dinosaur? Pan dinozaur wcale się nie zawieruszy. Och. A może twoje okulary, tatusiu? Też zawsze je zawieruszasz. O, ale nie dzisiaj. Akurat dziś mam je na nosie. To okropne. Nie mam czego rozwiązywać. Chcesz rozwiązać tajemniczą historię? Tak, bardzo. Tata świnka idzie przygotować zagadkę. Tak. Co jest na stole? Mała rybka, Teddy, pajac w pudełku i pan dinozaur. Zgadza się. A teraz przypatrzcie się im i spróbujcie to wszystko zapamiętać. Mała rybka, Teddy, pajac w pudełku i pan dinozaur. Zapamiętaliście już? Tak. Dobrze. Teraz musicie na chwilkę wyjść z pokoju. Wrócicie, gdy przygotuję. Tatuś chyba teraz wchodzi na piętro. A teraz znowu schodzi na dół. Gotowe. Możecie już wejść do środka. Na stole brakuje jednej rzeczy. Wiecie, której? Pan dinozaur jest. Mała rybka też. Pajac. To czego brakuje? Teddy'ego. Zgadza się. Teddy zniknął. Zgadliście, Peppo i George'u. To było dla nas bardzo łatwe, bo jesteśmy detektywami. Lody, lody! To pani królik, lodziarka. Witaj, mamo świnko. Witam, pani królik. Cztery lody, poproszę. Dziękuję, pani królik. George, zapomniałeś zamknąć drzwi. Polly może wylecieć na zewnątrz. Nie martw się, Peppo. Polly na pewno jest w środku. Nie ma jej tutaj. O. Straciliśmy Polly. Dziadek i babcia świnka będą bardzo smutni. A może znajdziemy ją w ogrodzie? Spójrzcie, co to? Co mamusia świnka zobaczyła w ogrodzie? To Polly! Hurra! Hurra! Tatusiu, czy uda się nam ściągnąć Polly z drzewa? Nie martw się, Peppo. Uratuję Polly. Chodź tu, Polly. Masz ochotę na filiżankę herbaty? O nie, Polly poleciała jeszcze wyżej. Ojejku. Uważaj, tatusiu. Nie spadnij z tego drzewa jak ostatnim razem. Nie martw się, Peppo. Będę bardzo ostrożny. Chodź tu, Polly. Ziarenka! Ciekawe, gdzie pobiegł George. George przyniósł karmę Polly. Polly uwielbia jeść ziarenka. George'owi udało się ściągnąć Polly z drzewa. Hurra! Co to za dźwięk? Telefon komórkowy tatusia zaczął dzwonić. Co? Halo? O, babcia świnka. Witaj, tato świnko. Co to? To jest detektor metalu. Znajduje zakopane skarby. O! Dziadek świnka używa detektora metalu, żeby znaleźć skarb piratów. Aha! Detektor metalu coś znalazł. Odkopmy go. To mała moneta. To skarb. Hurra! No to spróbujmy znaleźć coś jeszcze. A, tu też coś jest. To coś dużego. Ojejku, ten kawałek skarbu jest naprawdę ciężki. No cóż, to nie jest zakopany skarb. To stary, zardzewiały wózek na zakupy. O!
chyba dosyć szukania skarbów na dzisiaj. Kto chce mi pomóc budować zamek z piasku? To wspaniały pomysł, babciu Świnko. A ja pójdę sprawdzić, co z łódką. Babcia Świnka pomaga dzieciakom budować zamek z piasku, a dziadek Świnka poszedł popracować przy łódce. O, jak przyjemnie. A może by się tak zdrzemnąć krótką chwileczkę? Babcia i dzieci budują ogromny zamek z piasku. Potrzebują bardzo, bardzo dużo piasku. Do budowy wież używają wiaderek. Jaki ładny zamek! Hurra! Pora wracać! O, a gdzie łódka? Spójrz, babciu. O nie! Dziadek Świnka zasnął, a łódka odpłynęła. Musimy obudzić dziadka! Nadszedł czas powrotu do domu. Wszyscy rodzice przychodzą po dzieci. Mamo, tato, zrobiliśmy dzisiaj kapsułę czasu. O, tato Świnko, przyszedłeś w samą porę, żeby wykopać dół. Tak, oczywiście. Tata Świnka kopie w szkolnym ogródku dół na kapsułę czasu. Gotowe. Czy możemy ją odkopać? O nie, musi zostać pod ziemią na wiele, wiele lat. O, ale ja nie mogę tyle czekać. Pepo, jesteś taka sama jak twój tatuś, gdy był mały. Tak? Tak, pamiętam, bo też byłam jego nauczycielką. Uczyła pani mojego tatę? Tak, wszyscy wasi rodzice przychodzili do przedszkola, prawda? Tak, pani Gazelo. Kiedy wasi rodzice byli mali, także zrobili kapsułę czasu. Tak, pamiętam. Zakopaliśmy ją przy małym drzewku. Możemy ją odkopać? Tak, wydaje mi się, że zakopaliśmy ją tutaj. O, myślę, że to było o wiele mniejsze drzewko. O, minęło już wiele, wiele lat. Małe drzewo wyrosło przez ten czas. Coś znalazłem. To nasza stara kapsuła. Hurra! Szybko, otwórzmy ją. Odsuńcie się, dzieci. Tak, pani Gazelo. I co my tu znajdziemy? O, stary komiks. To mój ulubiony komiks. Samolocik. Moja ulubiona zabawka. Płyta. Moja ulubiona muzyka. I bardzo stara marewka. To moja. Wspaniały pomysł, mamusiu. I kaseta wideo z waszych rodziców, kiedy byli tacy mali jak wy. Pepa z rodziną dojechali na miejsce. Dzień dobry. Witajcie wszyscy. Witaj, Pepo i Giorgio. To jest Chloe, starsza kuzynka Pepy i Giorgia. A gdzie jest nasz nowy kuzyn? To jest kuzyn maluszek. Nowy kuzyn jest nowonarodzonym prosiaczkiem. Och, jaki śliczny! Czy to jest mała dziewczynka? Nie, to jest chłopczyk. O, szkoda, że to nie dziewczynka. Szkoda. George jest zadowolony, że to chłopczyk. Maluszek jest za mały, żeby bawić się dinozaurem. George, maluszek nie chce się z tobą bawić. On chce się bawić ze mną. Pepo, dzidziuś jest za mały, żeby bawić się piłką. Jeśli on nie chce bawić się dinozaurem ani piłką, to co może robić? On tylko je i śpi. I nic więcej. Ciociu Świnko, czy mogę podtrzymać maleństwo? Tak, ale bądź bardzo ostrożna. Proszę, weź Aleksandra. Aleksandra? Tak ma na imię dzidziuś, Aleksander. Takie wielkie imię dla takiej malutkiej świnki. Całkiem miły, nawet jak na chłopca. O, co to za zapach? Myślę, że trzeba zmienić Aleksandrowi pieluszkę. To okropne. Pepo, kiedy ty byłaś mała, też nosiłaś pieluszki. Wcale nie. Mamo, mogę się pobawić z Pepą i Georgem w ogrodzie? Tak. George,
Czemu jesteś ubrany w kombinezon kosmiczny? Powinieneś być w piżamie. George uwielbia wszystko, co dotyczy kosmosu. O! George, zdejmij hełm kosmiczny i wypij mleko. Czas do łóżek, maluchy. W nocy George lubi słuchać dźwięku statku kosmicznego. Proszę, tylko nie to. To nudne. Kosmos nie jest nudny. Jest pełen gwiazd. Przecież tam nic nie widać. Jest za ciemno. Gwiazdy dużo łatwiej zobaczyć z ogrodu. Czy możemy pójść do ogrodu? Pepo, jesteś już w piżamie. Jeżeli założycie płaszcze na piżamy, to wyjątkowo pozwolę wam wyjść do ogrodu. Hurra! Tato, czemu położyłeś się na trawie? To najlepszy sposób na oglądanie gwiazd. Popatrzcie na te gwiazdki. Wyobraźcie sobie, że łączycie je kreską. To się nazywa wielki wóz. Wow. Tak, a te dwie gwiazdy na końcu wyznaczają gwiazdę północy. Wow. Gwiazdko, gwiazdko, patrzę na bezkresną dal. Czy auto dojedzie tam? Nie, Peppo, gwiazdy są o wiele za daleko. Czy są nawet dalej niż morze? O tak. Wydaje się, że są blisko, jak się patrzy przez teleskop. A czy my mamy teleskop? Nie, ale dziadek Świnka ma bardzo dobry teleskop. Czy możemy teraz iść do domu dziadka Świnki? Jest o wiele za późno. A może ten jeden raz możemy, tatusiu Świnko? Mama Świnka szuka w komputerze schowka na zabawki. Aha, już. Którą mamy wziąć? Mamo, czy możemy kupić tę? Wygląda idealnie. Mama kupuje szafkę na zabawki. Ojejku! Jest wczesny ranek, a pan listonosz Zebra ma specjalną przesyłkę. Poczta! Specjalna przesyłka dla panny Pepy i panna George'a. Co to jest? Szafka na zabawki. O, wygląda trochę płasko. Tak, trzeba ją złożyć. O. Nie martw się, Pepo. Twój tatuś i mamusia bardzo łatwo sobie z tym poradzą. Do widzenia. Do widzenia. Pa. Co teraz robimy? Teraz złożymy szafkę na zabawki. Tak. To dziwne. Nie ma żadnej instrukcji. Może jest taka prosta do złożenia, że nie potrzeba instrukcji. Mamusiu, możemy pomóc? Tak. Najpierw potrzebuję półki. Jest zielona półka. Dziękuję, Pepo. Teraz potrzebuję czterech nóg. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery niebieskie nogi, mamusiu. Świetnie. Złożymy ją bardzo szybko. Tu masz czerwone drzwiczki. Dziękuję, tato Świnko. No, gotowe. Brawo, mamo Świnko. Jest bardzo malutka. Jak tam się zmieszczą wszystkie nasze zabawki? Faktycznie trochę mała. O, George ma jeszcze jeden kawałek. O, może to jakaś dodatkowa półka. Teraz będzie potrzebny młotek i gwóźdź. Odsuńcie się, dzieci, i spójrzcie, jak to robi zawodowiec. Tata Świnka wbija gwóźdź w ścianę. Nie zburz ściany, tato! Nie pleć głupstw, Peppo. To proste. O, to nie tak miało być. Tata Świnka zrobił w ścianie dużą dziurę. Oj, tato! Zniszczyłeś ścianę! To tylko niewielka ryska. Obrazek ją zasłoni. Już. Nadal widać pęknięcia, tato. Tak. Wyjmę gwoździk i załatam je. Nie na bałagań, tato. O, nie przesadzaj, Peppo. Wychodzi. Oj. Oj, tato. Teraz naprawdę zniszczyłeś ścianę.
Myślisz, że mama zauważy? Tak, myślę, że to niewykluczone. Chodź, George. Co oni wyrabiają? Tato, widzimy cię! Tata świnka musi naprawić ścianę, zanim mama świnka wróci do domu. Cegłę proszę? Najpierw tata wstawia w dziurę cegły. Już. Potem gipsuje cegły. Łatwizna. Potem tata maluje ścianę. Mama świnka, Pepa i George są w kuchni i przygotowują obiad, a tata nadal robi pompki. Tata bardzo dobrze sobie radzi. 10. Tak, 11, mam tylko nadzieję, że nie przesadzi. 12, pójdę zobaczyć. 13, 14, 15, 16, 17. Tato świnko, oszukujesz. Powinieneś ćwiczyć. Ale w telewizji było coś ciekawego. Okropny tata. Może tacie lepiej się będzie ćwiczyło na moim starym rowerze? A, to może być fajne. Będę mógł pedałować i jednocześnie oglądać telewizję. To niemożliwe. Ten rower jest za głośny. Nie słyszę telewizora. Jakoś musisz złapać formę. Już wiem. Możesz jeździć na moim rowerze. Tak, przy okazji zaczerpniesz świeżego powietrza. Tata świnka będzie jeździł na małym rowerze Pepy. Tato, to są pedały, to hamulce, a to dzwonek. Tak, tak, dzięki, Pepo, wiem to. Pa, pa. Nic trudnego. Ćwiczenia to ciężka praca. Mogę nabierać formę bez pedałowania. Tata świnka jedzie bardzo szybko. Może trochę zwolnię. Powinienem zwolnić. Ej, hamulce są za słabe. Pomocy! Taty świnki nie ma już od dłuższego czasu. Mamo, gdzie może być tata? Nie martw się, Pepo. Skoro go nie ma tyle czasu, to znaczy, że się świetnie bawi. A czy lubicie sałatę? Tak, dziadku świnko. Nie. George nie lubi sałaty. Ojej, trzeba znaleźć coś, co George lubi. Lubisz cukinię? Nie. George nie lubi cukinii i nie lubi sałaty. Pomidorów też nie lubi. Powiedz, George, jakie warzywa ci smakują? Ciasteczka! Głuptas, George. Przecież ciasteczka nie są warzywami. Może George polubi wszystkie warzywa, kiedy zrobię z nich przepyszną sałatkę. O! Cudowne, świeże pomidory, sałata i cukinia. Najpierw trzeba je umyć. Pepa i George pomagają babci myć warzywa. No, już wystarczy tego mycia. Babcia świnka zrobiła z pomidorów, sałaty i cukinii sałatkę. Dziadku świnko, zawołaj wszystkich. Podwieczorek! Na podwieczorek babcia zrobiła pizzę. A tu jest sałatka, warzywa z ogródka, pomidory, sałata i cukinia. Smacznego wszystkim! George zjadł pizzę, ale nie chce pomidorów, sałaty ani cukinii. Ojej, George, nie smakuje ci sałatka? Nie. George, chociaż spróbuj tych wspaniałych pomidorów. Nie. George,
To jest ogórek. Dziadek sam go wyhodował w ogrodzie. Ciocia Świnka przyprowadziła Chloe, żeby spędziła cały dzień w domu Pepy. Chloe jest kuzynką Pepy i George'a. Jest od nich trochę starsza. Witaj, Chloe. Witaj, Pepo. Witaj, George. Do zobaczenia. Chcecie się pobawić? Tak, zagrajmy w berka. Pepa uwielbia zabawę w berka. Ciągle gracie w berka? To zabawa dla małych dzieci. O, bawimy się w berka, bo mały George bardzo to lubi. Dobrze, pobawmy się z George'em, ale na zasadach dla starszych, a nie dla małych dzieci. Zgadzam się. Gramy! Pepo, teraz ty! Nie złapiesz mnie! Pepa jest berkiem. Musi złapać Chloe i George'a. Nie złapiesz mnie! George, ciebie bardzo łatwo dogonię. Jesteś mały. Tak nie można. Pomagasz George'owi. To dlatego, że jest mały. Chcesz, żebym ci pomagała? Nie, nie potrzebuję pomocy. Jestem dużą dziewczynką. No to już, Pepo, spróbuj nas złapać. Nie złapiesz nas. Nie uda ci się. Znudziła mi się ta gra. Zagrajmy w coś innego. Dobrze. Znam bardzo dobrą grę dla starszych dzieci. Nazywa się Sprytny Lis. Sprytny Lis? Chcę zagrać sprytnego lisa. Co to jest? Jedna osoba jest sprytnym lisem. A reszta przed nim ucieka. Ja chcę być sprytnym lisem. Pepa będzie sprytnym lisem. Jak się będzie odwracała, to my się będziemy podkradali. Ale jeżeli Pepa odwróci się i zobaczy, że ktoś się porusza, to ten ktoś będzie musiał wrócić na start. George, poruszyłeś się. Wracaj na start. Mam cię! Wygrałam! Uwielbiam nasze auto. A nasz samochód lubi nas, prawda? Ojej, samochód dziwnie się zachowuje. Aha. Co to, tato? Niestety nie wiem. Pojedźmy do warsztatu dziadka psa. On to naprawi. Dobry pomysł, mamo Świnko. Dziadek pies prowadzi warsztat. Bardzo dobrze naprawia samochody. Ojej, tato Świnko, twój samochód jest uszkodzony. Możesz to naprawić, dziadku psie? Tak, ale zajmie mi to cały dzień. Och. Szkoda, chcieliśmy pojechać na wycieczkę. Spokojnie, na czas naprawy pożyczę wam ten samochód. Hurra! Dziękuję, dziadku psie. Chcecie opuścić dach? O tak, proszę. Trzeba tylko nacisnąć czerwony guzik. Jakie sprytne urządzenie. Jak wrócicie, samochód będzie już gotowy. Dziękuję, dziadku psie. Do zobaczenia. Do widzenia. Pa, pa. Do widzenia. Pepa i jej rodzina podziwiają samochód. Ileż tu przeróżnych przycisków. Do czego służy ten zielony guzik, tatusiu? Sprawdźmy. Magiczne szyby! Tato, sprawdź, żeby magiczne szyby się schowały. Do czego jest niebieski guzik? Nie wiem. Sprawdźmy. Ojej! O, tu jest staw i kaczki. Mamo, możemy je nakarmić? Tak, proszę, to reszta chleba. Pepa i George lubią karmić kaczki. Mamo, one wciąż są głodne. Nie mamy więcej chleba. To był ostatni kawałek. Wybacz, pani kaczko, nie mamy więcej chleba. Kaczki chciałyby jeszcze. Tak wygląda gimnastyka taty.
Co? Powtarzam wam, nie mamy chleba. Zjadłyście wszystko. Mamo, jest jeszcze ciasto owocowe. O, jeżeli coś zostało, możesz oddać kaczkom. Wszyscy lubią ciasto owocowe domowej roboty. O, pszczoła! Nie znoszę pszczół! Sio! Co ty, mamo świnko? To tylko mały owad. O, odejdź, pszczoło! Stój spokojnie, mamo świnko, wtedy odleci. No proszę, należało spokojnie stać. Oj, odlatuj! Odejdź! Pomocy! Zdejmijcie je ze mnie! Ojej! Chyba pszczółka nie urządliła taty. Odejdź stąd, mała zmoro! Nie, tata za szybko biegnie, nie zdąży go urządzić. Ratunku! Zjedzmy ciasto, zanim ta pszczoła tu wróci. Ojej, zapomnieliśmy zostawić kaczkom. Chodź, George! Peppa i George robią ślady na śniegu. Peppa i George uwielbiają robić ślady na śniegu. Ojej. To nie jest śmieszne. George, porzucajmy śnieżkami. Peppa zrobiła śnieżkę. Peppa i George świetnie się bawią. George, wracaj, ty mały prosiaku. Ojej, ta gra robi się nieprzyjemna. Wybacz, George. George, zbudujmy bałwana. Peppa i George lepią bałwana. Najpierw tułów. George, to brzuszek naszego bałwana. Teraz robią głowę bałwana. Zrobimy ręce i oczy i usta. George, przebierzmy się i udawajmy, że jesteśmy mamą i tatą. To kapelusz taty. A tu masz płaszcz taty. Witaj, tato świnko. Teraz moja kolej. To sukienka mamy. A to jej kapelusz. Tato świnko, gdzie masz swoje buty? Ja też potrzebuję jakichś butów. Teraz wyglądam pięknie, jak mamusia. Peppa znalazła kosmetyki mamy. Aha! Troszeczkę pudru. Ach, ślicznie! Teraz troszkę śminki. Jaka śliczna mama świnka. Chodźmy, tato świnko. Już pora do pracy. Mama świnka pracuje przy komputerze. Cześć, Peppo. Witaj, George. Co powiedziałaś? Peppo, powiedziałam dzień dobry. Nie jestem świnką Peppą, tylko mamą świnką. Ach tak, oczywiście. Dzień dobry, mamo. Witaj. A to jest tata świnka. George. Witam cię, tato świnko.
Wybaczcie, ale dzisiaj mam bardzo dużo pracy. Halo? Tak? Zrób to i tamto. Nie, dziękuję, do widzenia. Witam wszystkich. Witaj, Pepo. Witaj, Suzy. Jestem księżniczką Pepą. Musisz się przede mną ukłonić. Witaj, wasza wysokość. Jestem pielęgniarką. Otwórz szeroko buzię i powiedz a. A. Nej. Jestem klaunem. Zrób coś śmiesznego. Rebeko, czemu wyglądasz jak marchewka? Lubię marchewki. Dinozaur! Przerażający dinozaur! Pepa podziwia swoje odbicie w lustrze. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Ty, droga Pepo. Witaj, Pepo. Witaj, jestem małą księżniczką. A ja czarownicą. Miau. I mam super magiczną różdżkę. Ja też mam magiczną różdżkę. Mogę zmienić cię w żabę. Ja też mogę zmienić cię w żabę. Dinozaur! Ojej, George przestraszył się własnego odbicia. Och, głuptasku, przecież to twoje własne odbicie. Dzieci, pora zdecydować, kto z was ma najzabawniejszy kostium. A kto będzie sędzią? Ja! Skoro to przyjęcie Peppy, to może ona będzie sędzią. Jestem sędzią, jestem sędzią! Tatusiu, kim jest sędzia? Sędzia decyduje, kto ma najlepszy kostium. Ojejku! Peppa ma zdecydować, kto ma najlepszy kostium. Suzy, zaprezentuj nam swój kostium. Jestem pielęgniarką. Niosę pomoc chorym. Bardzo dobrze, siostro Suzy. A ty, Dany? Jestem piratem. Drżyjcie przede mną. Demi plie. Teraz mały podskok. Petit jeté. Z gracją i pięknem. Petit jeté. Gracja i piękno. Petit jeté. Gracja i piękno. Lekcja baletu to prawdziwa frajda. Podnieście ręce. Wyobraźcie sobie, że jesteście łabędziami. Czy wiecie, jakie dźwięki wydają łabędzie? Racja i piękno. Peppa uwielbia tańczyć. Każdy to lubi. Mamo, mamo, tańczyliśmy jak łabędzie. Peppa świetnie sobie radzi. Tańczyłam bardzo pięknie. I z gracją. Cudownie. Pokazać ci, jak tańczyłam? Teraz jedźmy do domu. Tam pokażesz mnie i tacie i George'owi, jak tańczysz. Pa, pa! Dziadku, fajnie było szybko płynąć. Nie martw się, Peppo. Później popływamy szybciej. Spójrz, jakaś inna łódka. Dziadek pies zabrał psa Danego na łódkę. Ahoj tam, dziadku psie! Ahoj tam, dziadku świnko! Cześć, Dany! Witaj, Peppa!
Dziadek pies jest najlepszym przyjacielem dziadka świnki. Bardzo się dziwię, że twoja łódka nadal pływa, dziadku psie. Jest prawie tak stara jak ty. A stara łódka jest wciąż dużo szybsza niż twój nowiutki jacht, dziadku świnko. No cóż, stary morski psie, ścigajmy się. Przygotuj się na przegraną, kotwico morska. Obaj zachowujecie się jak małe dzieci. Dziadek pies nazwał mnie kotwicą morską. Nazwałeś go najpierw morskim psem, dziadku. Powinieneś go przeprosić. Zrobię to, jeżeli on mnie przeprosi. Dziadku, przeproś dziadka świnkę. Jest twoim przyjacielem. Nie, on jest kotwicą, a moja łódka jest szybsza niż jego. Dobrze, morski psie. Ścigajmy się do następnego mostu. Liczymy do trzech. Raz, dwa... Już! Wystartowałeś za wcześnie! Złap mnie, jeśli potrafisz, kotwico! Wodny pies! Tylko tak szybko potrafisz? Nie złapiesz mnie! Wygrałem! Ojej, dziadkowi skończyło się paliwo. Pepa za bardzo dokucza George'owi. Pepo, dokuczasz George'owi? Ach nie, mamusiu. Uczę go, jak łapać piłkę. Serio? Wiem, jaka gra go nauczy łapać piłkę. Nazywa się Świnka w środku. Pepo, weź piłkę i ustaw się tam, a ty, George, stań tutaj. Dobrze. Musicie rzucać piłkę do siebie i starać się mocno ją złapać. Ja będę świnką w środku. Mamusia jest świnką w środku. Łap, George. O, pudło. George złapał piłkę. Brawo, George. Teraz rzuć piłkę do Pepy. Już, rzucaj. O, próbuj. George nie może przerzucić piłki nad mamą świnką. Rzucaj, George! Podaj do mnie! Chłoptas, George! Też tak potrafię! Pepa chciała zrobić to, co George, ale okazała się na to za dużo. Złapałam piłkę, Pepo. Teraz twoja kolej być świnką. George, łap. Mam ją. George, ty jesteś świnką. George, łap. Łap piłkę, George. Madame Giselle opiekuje się dziećmi w przedszkolu. Dzień dobry. To jest mój młodszy brat. Witaj, George. Chciałabym mieć takiego braciszka jak George. Naprawdę? Cześć, jestem pies Dany. To jest dinozaur? To jest zabawka dinozaur. Dinosal. Cudownie. Dinosal! Dinosal! O, naprawdę przerażający. Cudownie. George to mój młodszy braciszek. Jest cudowny. Pepa jest dumna ze swojego młodszego braciszka George'a. Pokażemy George'owi, jak się maluje obrazki. George nie najlepiej maluje. Może w takim razie pomożesz mu? Tak, oczywiście. Mogę go nauczyć, jak rysować kwiatek. George, teraz cię nauczę, jak rysować kwiatek. Najpierw malujesz duże kółko.
nie, George. To nie ten kolor. Teraz możesz narysować płatki. George, nie taki kształt. Teraz malujesz łodygę i listki. Świetnie. Peppa i Suzy lubią bawić się w pokoju Peppy. George też. Nie, George. Ta gra jest dla dużych dziewczynek. Baw się swoimi zabawkami. Peppa i Suzy chcą grać same. Ja będę malutką wróżką. Pomacham magiczną różdżką i zamienię cię w żabę. George nie chce się sam bawić. Chciałby się pobawić z dziewczętami. Nie, George. Gram z Suzy. Ty musisz się pobawić gdzieś indziej. George czuje się samotny. Chce się bawić z Peppą. George, potrzebna mi pomoc. Robię ciasteczka czekoladowe. Ktoś musi wylizać miskę. George lubi pomagać mamie przy robieniu ciasteczek. Ale najbardziej lubi zabawę z Peppą. Chcę być pielęgniarką. A ja będę doktorem. A kto będzie naszym pacjentem? George! Peppa i Suzy lubią zabawę w pielęgniarkę i lekarz. Jeżeli będziemy się ścigać do dyni, to musimy bardzo uważać, żeby w nią nie uderzyć. Tata byłby bardzo zły, gdybyśmy zepsuli dynię. Nie martw się, Peppo. Jedźmy! Peppa i jej przyjaciele ścigają się do dyni taty Świnki. Hej, uważajcie na dynię! Hurra! Peppo, uważaj! Dynia taty! Wybacz, tato. Patrzcie na George'a, jak wolno jedzie. George nadal jeździ na dziecinnym rowerku. Ty też masz dziecinny rowerek? Masz doczepiane kółka. Ja umiem jeździć bez doczepianych kółek. Me. Ja też. Ja też. Zjeżdżajmy jeszcze raz. Jedziesz z nami, Peppo? Nie, ja zostanę tutaj. Me. Na razie. O. Peppa już nie chce mieć doczepianych kółek. Tato, ja już nie chcę mieć kółek. Myślisz, że sobie bez nich poradzisz? Tak. Dobrze, Peppo, zdejmijmy je. Tata Świnka odkręca dodatkowe kółka od rowerka Peppy. Jesteś pewna, że chcesz jeździć bez dodatkowych kółek? Tak. Nigdy tego nie robiłaś. Ale umiem. Tak, tak. O! To nie jest śmieszne. Jazda bez kółek nie jest łatwa. Czy pomóc ci, Peppo? O tak, tato. Dobrze. Gotowa? Do biegu? Start! Nie puszczaj mnie, tato. Spokojnie, trzymam cię. Żyjemy na planecie. Kto z was powie mi jej nazwę? Ziemia! Tak jest. Jestem ekspertem w tej dziedzinie. Wokół naszego Słońca krąży jeszcze 7 planet. Czy ktoś wie, jak się nazywają? Merkury! O, brawo, Edmundzie! Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Neptun i Uran! Edmund wie wszystko o kosmosie. Znam to na pamięć! Czy wiecie, z czego zbudowane są te planety? Są z tektury!
który? Modele planet są tekturowe, ale prawdziwe planety składają się ze skał, lodu i gazu. Księżyc jest zrobiony z sera, oczywiście. Nie, księżyc jest ze skały. Proszę zachowywać się poważnie, bez śmiechów i głupich żartów. Jesteśmy na księżycu. Ale to nie jest prawdziwy księżyc, prawda? Tak. Gdyby to był prawdziwy księżyc, z łatwością mogłabyś mnie przeskoczyć. Czy wiecie, dlaczego nie możemy skakać tak wysoko jak na księżycu? Grawitacja! O, racja, Edmundzie. Dzięki grawitacji utrzymujemy się na powierzchni Ziemi. Na księżycu jest ona słabsza i możemy skakać wyżej. Tutaj możemy skakać tak jak na księżycu. Zapewnia nam to nauka. To niesamowite. Jak to możliwe? Przy pomocy gumowych lin. Pan Królik przypiął wszystkich do gumowych lin. Księżycowe skoki to świetna zabawa. Proszę o uśmiech. Księżyc! Nadjeżdża pociąg! Pani Królik jest maszynistą. Siadać! Hurra! Pociąg gna, pociąg gna, po torach będzie w dal. Piękna jest podróż ta, wysiadać będzie nam żal. Dzieci, to są wasze zeszyty ćwiczeń. Dzieci muszą zaznaczyć, co zobaczyły w czasie podróży. Żaglówka. Semafor. I tunel. Ja widzę drzewa. Drzew nie ma na liście. O, nie. Ja widzę chmury. Czy chmury są na liście? Nie. Ja widzę dziadka psa. Ahoj tam! Witaj, dziadku psie! Czy dziadek pies jest na liście? Coś ty, Pepo. W naszym ćwiczeniu nie ma mojego dziadka. Twój dziadek płynie żaglówką. A żaglówka jest na liście. Hurra! Dzieci zaznaczają łódź na swoich listach. Bilety, proszę. Pan Królik ponownie sprawdza bilety. A, chyba znowu zgubiłem bilet. O, coś takiego. Miau, tu leży bilet Pedra. Zostawił go na siedzeniu. Musisz bardziej dbać o swój bilet, Pedro. Pociąg zwolnił, bo wjeżdża pod górę. A teraz szybko zjeżdża w dół. Madam Gazelo, jest mi trochę niedobrze. Czy mogę pójść naprzód pociągu? Dobrze, Pedro, możesz przyjść naprzód pociągu. Hej, witaj, Pedro. Chyba źle się czujesz. Czy chciałbyś kierować pociągiem? Tak, bardzo. Teraz Peppa jest kapitanem i wszyscy muszą robić to, co im każe. Uderz w dzwon. Teraz zmiana kursu. Tak jest, kapitanie Peppa. Skaczemy w górę i w dół. Kapitan Peppa za dużo rozkazuje. Pora, żebym znowu został kapitanem. Przecież nie chcielibyśmy się o nic rozbić. Prowadzenie łodzi wcale nie jest takie łatwe. Ale ja jestem bardzo dobry w sterowaniu. Ojej, łódka dziadka wpadła na mieliznę. Dziadku, utknęliśmy. Zadzwonię do babci Świnki. Wezwie pomoc. Oj. Telefon dziadka Świnki wpadł do wody. Mówi babcia Świnka. Halo? 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 Musimy jakoś inaczej przesłać babci wiadomość. A? Wiadomość dla babci. Poli może polecieć do babci. Doskonały pomysł, Peppo. Nauczę Poli, co ma powiedzieć babci. Dziadek Świnka mówi... Dziadek Świnka mówi... Pomocy, pomocy! Pomocy, pomocy! No i widzicie?
To łatwizna. Dziadek Świnka mówi, łatwizna. Głupie ptaszysko. Głupie ptaszysko. Witaj, Poli, dlaczego tu przyleciałaś? A? Dziadek Świnka mówi... Co powiedział dziadek Świnka? Ty głupie ptaszysko! O! Pomocy, pomocy! Wielkie nieba, dziadek potrzebuje pomocy! Dziadku psie! Witaj, babciu Świnko! Dziadek Świnka potrzebuje pomocy! Proszę, popłyńmy do niego! Madam, cała przyjemność po mojej stronie! Jak cudownie! Sio, sio, ptaszyska! Nie słyszymy przez was telewizora. Och, tato Świnko, nie ma sensu oglądać telewizji, skoro jesteśmy na wakacjach na wsi. Oglądamy w domu. Masz rację, mamo Świnko. Tu jest mnóstwo ciekawych miejsc do obejrzenia. Na przykład świat drzew. Co to jest świat drzew? Świat drzew to ogromny las pełen drzew. To chyba nie jest ciekawe. I jest też ziemniaczane miasto. Co się robi w ziemniaczanym mieście? Zwiedzanie zaczyna się wycieczką po plantacji, a kończy degustacją potraw. Brzmi ciekawie. Jest jeszcze Kacza Dolina. A co to takiego? To jest dolina rzeki, gdzie mieszka mnóstwo kaczek. Kaczki! Jedźmy do Kaczej Doliny! Peppa i George uwielbiają kaczki. Jak znajdziemy Kaczą Dolinę? Samochód powie, jak jechać. Witam. Gdzie dziś jedziemy? Do Doliny Kaczek, proszę. Jedźcie prosto przed siebie. Dolina Kaczek, naszej drogi cel. Witajcie w krainie kaczek. Ile chcecie biletów? Dwa normalne i dwa ulgowe. Miłej zabawy! A gdzie są kaczki? Może pojechały na wakacje. Myślę, że trzeba zjeść drugie śniadanie. Kaczki zawsze się zjawiają, kiedy... Kiedy rozpoczynamy piknik. Peppa i George uwielbiają pikniki. O, przyszły kaczki! Nie jedz, tato. Potrzebujemy chleba dla kaczek. No dobrze. Witajcie, kaczuszki. O, słucham, co się dzieje? Ja ciągle kaszlę. Rozumiem. Czy to jest kaszel mokry, czy kaszel suchy? O, nie mam pojęcia, ale brzmi on tak. Od kiedy masz taki kaszel? Od kiedy Madame Gazela zaczęła śpiewać. To na szczęście nic poważnego, ale kaszel Pedra może być zaraźliwy. Co to znaczy zaraźliwy? Gdy jedna osoba kaszle, to inne też mogą zacząć kaszleć. Czy muszę wziąć leki? Tylko maleńką łyżeczkę. Niestety nie jest zbyt smaczna. To smakuje jak stary kapeć z dżemem. Dziękujemy, doktorze Misiu. Do widzenia. Pa! tak myślałem. Kaszel Pedra jest zaraźliwy. Dany pies i Suzy owca zarazili się kaszlem Pedra. Otwórz buzię. Smakuje jak dywan namoczony w owocowym jogurcie. Smakuje jak zielsko. Brawo! Wypiliście dzielnie lekarstwo. Czy pan też czasem choruje, doktorze Misiu? Nie, Pepo. Nigdy nie choruję, bo codziennie zjadam jedno jabłko. Do widzenia. Nadeszła pora, gdy rodzice odbierają dzieci z przedszkola. Mamo, tato, mam kaszel. Doktor Bury Miś przyszedł, żeby nas leczyć. Dał nam bardzo niesmaczne lekarstwo. Madame Gazelo, może teraz zaśpiewamy? Oczywiście, Pepo. Joasia chorowała. George i tata Świnka czekają w kolejce do spirali śmierci. Tu jest bardzo wysoko. Na pewno chcesz zjechać, George? Bilet kosztuje funta. Funta? To przystępna cena.
Ojej, George przestraszył się wysokości. Spokojnie, George, już do ciebie idę. Płaci pan 1 funta. O. George przestał się bać i zjeżdża ze spirali. O, nie sądziłem, że to tak wysoko. Chyba zejdę schodami. Na schodach jest dużo dzieci. Musisz zjechać, tato świnko. Och, dobrze. Chodźcie, chodźcie. Kto trafi w środek tarczy, wygra misia giganta. Strzelaj, mamusiu, to łatwe. Chcesz jeszcze 1 misia olbrzyma, Pepo? Nic z tego, nie wygra pani. Kobiety kiepsko strzelają. Przepraszam, co pan mówi? Strzelanie jest trudne. Ile kosztuje bilet? 1 funta. Mama świnka wygrała. Niesamowite, proszę, oto nagroda. Hurra! Też chciałabym mieć misia olbrzyma, mamo. Jest za duży. Wcale nie. George i tata świnka jeżdżą na diabelskim młynie. Ruszamy! Och, tu jest naprawdę wysoko. Oj! Uff, cieszę się, że to ko... Cześć, dziadku świnko, jesteśmy w drodze. Powodzenia! Powodzenia! Dziadek świnka i papuga Poli strzegą skarbu. Niech czarny galeon mknie po falach i szybko wraca! Co to znaczy? Wszyscy do łodzi! Wszyscy do łodzi! Uwaga! Zakładamy kapoki! Na łodzi dziadka psa wszyscy muszą nosić kapoki. Do stóp, arbeczek. Mali piraci powinni już tu być. Czy masz ochotę na filiżankę herbaty? O, dziękuję, babciu świnko. Uwaga! Czy wszyscy gotowi? Panie kapitanie, koniecznie muszę pójść do toalety. Ja! I ja! I ja! I ja! Dlaczego ich jeszcze nie ma? Halo? Dziadek pies? Czy pokażecie się tutaj nareszcie? Tak, tak. Zaraz będziemy. Jak tylko zdołam zebrać całą załogę. Kotwica w górę! Płyniemy! Tak jest, kapitanie! Pirat, dzielny plan, przemierza morski szlak, by zdobyć skarby złote i wolnym zawsze być. Widzę ląd! Dzielna drużyna dotarła do sadu dziadka świnki. Pamiętajcie, musicie zdobyć skarby i nie dać się złapać. Brawo, dzielni piraci! Proszę o ciszę. Tak, jestem pewien. W okolicy nie ma piratów. Nikt nie ukradnie mojego wspaniałego skarbu. Dzieci zdobyły złoto piratów. To monety czekoladowe. Wszyscy uwielbiają czekoladowe monety. Cała rodzina Pepy zajada spaghetti. Przepyszne. Dostanę jeszcze trochę. Tato świnko, dostałeś już 3 dokładki. Jedzenie dodaje energii. A ja potrzebuję energii do biegu. Przede wszystkim powinieneś ćwiczyć bieganie. A może dzisiaj poćwiczę jedzenie, a bieganie będę ćwiczył jutro. Nie, tatusiu. Musisz poćwiczyć bieganie natychmiast. Chodź, tatusiu, ścigajmy się. To łatwe. Łatwo zbiega się z górki. Trudniej wbiega się pod górkę. Wiecie, chyba nie powinienem jeść tyle spaghetti. Nadszedł dzień biegów. Madam Gazela pokazuje, jaką trasę powinien przebiec tata świnka. Jeżeli tata świnka dobiegnie tutaj, do supermarketu, potem tutaj, do warsztatu mojego dziadka, a potem aż na szczyt wzgórza, do zamku wiatrów, zgromadzimy wystarczającą ilość pieniędzy. No to zaraz to zrobię. Do biegu, gotowy, start! Meta! Możemy iść na piknik.
Głup ta statuś, to tylko rysunek. Tak, teraz musisz dobiec do prawdziwego Zamku Wiatrów. Do biegu, gotowy, start! Biegnij, tato Świnko, uda ci się! Dalej, autobusiku, uda ci się! Wycieczkowy autobus dojechał do Zamku Wiatrów. Teraz wszyscy mogą cieszyć się piknikiem. Wody! Wody! Pani owca, czy pani dzisiaj będzie ciężko pracowała? Będę dzisiaj bardzo ciężko pracowała. Idę na siłownię. A co się robi na siłowni? Biega, skacze i ćwiczy. Mamo, to nie jest praca, to zabawa. Peppa i Suzy dotarły do przedszkola. Witajcie wszyscy! Witaj, Peppo! Witaj, Suzy! Cisza, dzieci. Dzisiaj będziemy się bawili w sklep. Kto chce być ekspedientem? Ja! Peppa i Suzy mogą być ekspedientkami, a wszyscy inni będą klientami. Peppa i Suzy będą prowadzić wymyślony sklep. No to co będziemy robić, Peppo? Ja będę przyjmować pieniądze, a ty możesz podawać klientom zakupy. Dobrze. Pierwszym klientem jest dany pies. Witajcie, drogie panie. Witaj, panie psie. Chciałbym kupić paczkę herbatników. Suzy, mamy herbatniki? Nie, ale mamy zabawkę telefon. A ile kosztuje telefon? Za telefon płaci pan 100 funtów. Dziękuję. Kto następny? Nie. Ja! Dzień dobry, Peppo. Czy dostanę świeże pieczywo? Nie, ale może pan kupić zabawkę domek. Czy życzy pan sobie torebkę na zakupy? Tak, poproszę. Bardzo proszę, płaci pan 1 funta. Ojej, niestety nie mam tyle pieniędzy. To nic, zapłaci pan następnym razem. Och, ależ to ciężka praca. Tak. Trzeba zakręcić zawór. George uwielbia dźwigi. Dźwig, dźwig! Usuniemy uszkodzoną rurę. I zamontujemy nową. Dziękujemy za szybkie usunięcie awarii. Nie ma sprawy! Pa! Do widzenia! Ojej, George chciałby zostać z panem bykiem. Nie płacz, zaraz będziemy na placu zabaw. Ustawisz spychacz i żuraw w piaskownicy. I tak jak pan byk będziesz usuwał awarię wodociągu. Peppa z rodziną przyjechała na plac zabaw. Witam wszystkich. Witaj, Peppo. Edmund Słoń i Richard Królik bawią się w piaskownicy. Pobawimy się w piaskownicy? Dobrze. Stop. Co się stało? Naprawiamy awarię wodociągu. Ja jestem brygadzistą. Jak to długo potrwa? Dopóki nie uda się nam usunąć awarii. Cały czas pracujemy. Zasypujcie. I awaria usunięta. Hurra! Hurra! Peppa, George, pora wracać do domu. Ojej, George nie chce jeszcze wracać do domu. Może znowu spotkamy pana byka usuwającego awarię. Żegnajcie wszyscy! Pa, Peppo! Ser, chleb, pomidory, wodę. Au revoir, Delfin. Przyjadę po ciebie jutro wieczorem. Gdzie mam położyć bagaż Delfiny? W moim pokoju. Przecież będziemy mieszkały razem. Ten bagaż jest tylko na jednodniowy pobyt? O, tak.
Dlatego spakowałam tylko swój najmniejszy kuferek. No, Delfina przyjechała tu poćwiczyć angielski. Wszyscy musimy jej w tym pomóc. Tak, mamusiu. Muszę państwa przeprosić, że nie najlepiej mówię po angielsku. Mówisz całkiem nieźle. Bardzo pan miły. Mam kłopoty z angielską gramatyką. Czy może mi pan pomóc? Oczywiście. Jestem ekspertem od gramatyki. Słucham cię. Jaką formę mają angielskie bezokoleczniki nieregularne, jeśli są w czasie przeszłym? Zrobiło się bardzo późno. Gdzie pościelimy łóżko dla Delfiny? Mamo, mamo! Czy Delfina może spać ze mną? Weźmiemy dwie poduszki. Doskonały pomysł. Pepa i Delfina położyły się do łóżka. Pa, dzieci. Pora spać. Jutro będzie męczący dzień. Delfina pójdzie z tobą do przedszkola. Jej! Dormez bien. Dormez bien? To po francusku śpijcie dobrze. Wcale nie jestem śpiąca. Zaśpiewajmy sobie jakąś kołysankę do snu, Peppo. Tak! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez-les matines, sonnez-les matines. Francuska kołysanka Delfiny uśpiła wszystkich. Peppa i George nie widzą się nawzajem. Peppa i George uwielbiają się bawić w wysokiej trawie. Tata Świnka czyta gazetę. A, co za cudowny dzień na lenistwo. Tata Świnka uwielbia leniuchować. O, wielkie nieba, tato Świnko! Nasz ogród wymknął się spod kontroli. Co masz na myśli, mamo Świnko? Trawę! Trzeba ją skosić! O, mnie się podoba. Taki dziki ogród. Mamo, tato, chodźcie się z nami pobawić w trawie. Proszę. Dobrze, pobawimy się piłką w kropki. O, gdzie się podziała? Piłka zniknęła w wysokiej trawie. Już nigdy jej nie znajdziemy. Chyba nadszedł czas na skoszenie trawy. Tak, tato Świnko. Pójdę po kosiarkę. Jestem pewien, że gdzieś tu była. A, jest tutaj. Tata Świnka znalazł kosiarkę. Jest stara i zardzewiała. Nonsens. Zetnę trawę szybciej, niż ci się wydaje. A, chyba jednak trochę podrdzewiała. Może zadzwonię do dziadka Świnki i poproszę, żeby nam pożyczył kosiarkę. Nie ma potrzeby dzwonić do dziadka. Muszę po prostu trochę mocniej popchnąć. Kosiarka tatusia Świnki nie jest za dobra. O, no tak. Zadzwoń do dziadka. Halo? Mówi dziadek Świnka. Witaj, dziadku Świnko. Czy mógłbyś nam pomóc skosić wysoką trawę? O, jasne. Za chwilę u was będę. Pa! To jest właśnie robota dla Betsy. Gdy tata jest w pracy, my mamy czas na przygotowanie niespodzianki. Najpierw zrobimy tatusiowi tort urodzinowy. Weźmiemy masło i cukier i mąkę. Potem dodamy jajek i najważniejsze ze wszystkiego czekolada. Wow. Mama Świnka robi ciasto czekoladowe, które tata Świnka uwielbia. Trzeba wszystko wymieszać. Mamo, czy mogę wymieszać? Tak, Peppo. Peppa uwielbia mieszanie ciasta. George też chce. No już, George, wystarczy mieszania. Tak, teraz włożymy je do piekarnika. Hurra! Już, piekarnik jest rozgrzany. Mamusiu, mogę wylizać łyżkę? Tak, ty możesz wylizać łyżkę, a George miseczkę. Peppa i George uwielbiają masę na ciasto czekoladowe. Biedny tata Świnka traci taką zabawę. Mogę zadzwonić do taty do pracy i złożyć mu życzenia? To doskonały pomysł. To jest biuro, gdzie pracuje tatuś Świnka. Halo, mówi pan Królik. Chciałabym rozmawiać
statusiem świnką. Coś do ciebie, tato świnko. To chyba ważne. Halo? Mówi tata świnka. Wszystkiego najlepszego, tatusiu! Wszystkiego najlepszego! Dziękuję, Peppo. Nie spóźnij się do domu, tatusiu. Pa, pa! Pa, pa! Wszystkiego najlepszego, tato świnko! Dziękuję. Jeszcze coś musimy zrobić, zanim tata wróci do domu. Tak, przygotować niespodziankę urodzinową. George, pamiętaj, to jest sekret. Pani Królik jest kierowcą szkolnego autobusu. Ruszamy w drogę! Do zobaczenia! Dzieci, proszę o uwagę. Dzisiaj pojedziemy wszyscy na wycieczkę w góry. Hurra! Wszyscy wzięli pudełka z drugim śniadaniem. Tak, pani Gazelo. Pani Gazelo, czy możemy teraz zjeść nasze kanapki? Peppo, drugie śniadanie zjemy, kiedy dojedziemy w góry. Peppo, pokaż, co masz na drugie śniadanie. Czerwone jabłko. Ja mam zielone jabłko. Zamieńmy się. Dobrze? Peppo, Suzy, co wy robicie? Suzy poprosiła, żebym otworzyła pudełko. Peppa poprosiła, żebyśmy się zamieniły. No dobrze, ale proszę, zostawcie sobie coś do jedzenia na piknik. Tak, pani Gazelo. Tak, pani Gazelo. Autobus podjeżdża pod górę. Górska droga jest bardzo kręta i stroma. Dalej, autobusiku, dasz radę! Dalej, autobusiku! Hurra! Peppa z przyjaciółmi dotarli na szczyt góry. Co za widok! Jej! 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 Kto to powiedział? To twoje echo! Co to jest echo? Echo powstaje wtedy, jeżeli powiesz w górach coś bardzo głośno. O tak! Eroja! Eroja! Jodejo! 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 Wow, wow! Czy możemy wejść? Nie, to jest męski zamek, tylko dla chłopaków. Uwielbiam takie zamki. Zamki nie są takie fajne jak domki na drzewie. Chodźcie, dziewczyny. Jestem królem na zamku. Każdy zamek musi mieć flagę. Oni mają flagę. Nie potrzebujemy głupiej flagi. Przyszła babcia świnka. Cześć, dziewczynki. Niczego wam nie trzeba. Chcemy flagę! I musi być lepsza od flagi chłopaków. Zobaczę, co da się zrobić. Jestem królem tego zamku. Ho, ho. Na każdym zamku powinien być telefon. Trzymajcie. Trzymajcie sznurek napięty, a będziecie mogły porozmawiać z chłopcami. Wcale nie chcemy rozmawiać z chłopakami. A my nie będziemy gadać z dziewczynami. Babcia świnka znalazła flagę dla dziewczynek. Sukienki będzie ładna flaga. Dziękuję, babciu. Nie jest taka dobra jak flaga chłopaków. Chciałabym być w ich zamku. Księżniczki wróżki mieszkają w zamkach. Gdybym ja była księżniczką wróżką, mieszkałabym w domku na drzewie. Czy możemy was odwiedzić, chłopaki? Proszę. Pod warunkiem, że powiecie, zamek jest najlepszy. Zamek jest najlepszy. Ja zostaję w moim domku na drzewie. Me, uwielbiam zamki. Ojej, zaczęło padać, a zamek nie ma dachu. Dziękuję, dziadku. O, a to co? O, jakiś straszny potwór na tym siedzi. Potwór! To nie jest żaden potwór, to tylko mały ślimak.
się podział? Schował się do muszelki. To tam właśnie mieszka? Tak, to jest jego domek. Spójrz, znowu wychodzi. Witam, panie ślimaku. Dziadku, czy pan ślimak ma w swoim domku łóżeczko? Nie, Peppo. Gdybym była ślimakiem, to bym miała łóżko i stół i krzesło i lodówkę i telewizor. Dziadku, a co jedzą ślimaki? Cóż, te małe potwory zjadają moje warzywa. Dość, przestań, ty obżartuchu. Dziadku, ja i George chcemy się pobawić w ślimaki. Te koszyczki będą waszymi muszelkami. No, teraz naprawdę wyglądacie jak dwa ślimaki. Jestem złośliwym ślimaczkiem i zjem całą sałatę dziadka świnki. O, trzymajcie się z daleka od mojej sałaty, wy złośliwe ślimaki. Kiedy dziadek świnka na mnie krzyczy, to wtedy ja chowam się w mojej skorupce. Przyszli przyjaciele Pepy. Dzień dobry, dziadku świnko. Witaj, Suzy. Czy przyszłaś pobawić się z Pepą i George'em? Tak. Niestety nie wiem, gdzie oni są. Jestem tylko ja i te dwa małe ślimaczki. Jesteśmy ślimaki, jesteśmy ślimaki. Niespodzianka. Gazety wyrzucamy do czerwonego pojemnika. Zebraliśmy już tyle rzeczy, że możemy iść do Centrum Segregowania Śmieci. Hurra! Jedźmy! Mama świnka ma butelki. Peppa puszki. A George gazety. Czy wszyscy są gotowi? Tak, tato świnko! No to w drogę! Sortowanie, sortowanie, czas sortowania. Puszki, butelki, gazety. Sortowanie, sortowanie, czas sortowania. Tu jest Centrum Segregowania Śmieci Pani Królik. Jesteśmy. Hurra! Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Przywieźliście surowce wtórne? Tak, właśnie. Doskonale. Zaczynamy. Co robi pani Królik? Zgniata stare karoserie samochodowe. Wow. Do którego pojemnika wrzucimy butelki? Do zielonego. Doskonale. A puszki? Do niebieskiego. Dobrze, Peppo. George chce wyrzucić gazety. Dobrze, George. Ty wyrzucisz gazety. Tak. Myślę, że już wszystko sprzątnięte. Tak. Wracajmy do domu. O, a gdzie nasz samochód? Samochód Peppy zniknął. Odsunąć się! Pani Królik chce sprasować samochód Peppy. George znalazł okulary Pedra. Głuptas, George. Proszę bardzo. Dziękuję. Pedro, dlaczego chodzisz w okularach? Bo muszę. Tak powiedział mój okulista. Co to jest okulista? Mój tatuś jest okulistą. Może zbadać, czy dobrze widzisz. Jak? Zagląda ci do środka głowy? Robi badanie oczu. Zrobi ci takie badanie? Tak, zrób mi badanie. Dobrze. To ciekawe. Zamknij jedno oko i powiedz mi, co widzisz. Teraz widzę George'a. Zamknij oboje oczu. A teraz nic nie widzę. Niczego nie widzi. To bardzo interesujące. Myślę, że potrzebujesz okularów. O, naprawdę? Tak. Pedro, wracamy. Pa, pa, Pedro. Nej. Pa.
potrzebuję okularów. Co? Pedro zrobił mi badanie. Potrzebuję okularów. Masz zdrowe oczy, Pepo. Nie, mamo. Kiedy zamknęłam oczy, zupełnie nic nie widziałam. Przecież nikt nic nie widzi, jak ma zamknięte oczy. O! Co to za historia z tymi okularami? Pedro wie naprawdę wszystko o okularach, bo jego tatuś jest okulistą. Dobrze, Pepo. Jutro zaprowadzę cię na badanie okulistyczne. No to chodźmy. George, ty też chcesz iść na badanie? Nie. Pani Królik pomalowała przyjaciół Pepy w tygrys. Gotowe, Suzy. Teraz wyglądasz jak tygrys. Dziękuję, pani. Podoba mi się twoja twarz. Czy jesteś kotem? Nie, jestem tygrysem. Pepo, czy chcesz pomalować twarz? O tak. Może mogę być słoniem? Ojej, nie wiem jak namalować słonia. Nie chcesz być tygrysem? Cóż, niech będzie tygrys. Gotowe, Pepo. Jesteś tygrysem. Jestem tygrysem. George, a kim ty chcesz zostać? Dinosaur. Dinozaur? A może tygrys? Tygrysa umiem najlepiej. Jestem tygrysem. A ja też. Tygrysy nie szczekają. Skąd to wiesz? Bo tygrysy to duże koty. Miau. A ja jestem kotem. Gendy, czy możesz nas nauczyć, jak być tygrysem? Dobrze. Tygrysy przyczajają się bardzo, bardzo wolno. A potem skok! Tygrysy wylizują się, żeby być czysty. A kiedy tygrysy są szczęśliwe, to mruczą. Witajcie, dzieci. Ojej, same tygrysy. A ja ich uczę, jak być prawdziwym tygrysem. Co teraz chcą robić małe tygrysy? Dinosaur! Racja. Teraz znajdziemy balon dinozaura. Wszyscy dostaną balony. Hurra! Z tych małych ziarenek wyrośnie takie małe drzewko owocowe, jak to. A ta mała jabłonka zamieni się w wielkie drzewo owocowe, jak to. Wow! A w tych jabłkach są kolejne nasionka. Żeby było więcej jabłoni. No właśnie. Dziadku, dziadku, chcę posadzić nasionko. Czy chciałabyś posadzić truskawkę? O tak. Z tego nasionka wyrośnie mała, śliczna, zielona roślinka. Najpierw zrób mały dołeczek. Potem wsadź ziarenko i zakryj je ziemią. Czy podlać je za ciebie? Nie, nie. Sama chcę podlać. Dobrze. Teraz poczekamy, aż wykiełkuje. Pepa i George czekają, aż wyrośnie roślinka. Dziadku, nic się nie dzieje. Musisz być cierpliwa, Pepo. To potrwa bardzo długo. Pepa, George, pora wracać. Czekamy, aż wyrośnie moja mała roślinka. Chcę truskawek do herbaty. Nie martw się, Pepo. Jak przyjdziesz następnym razem, nasionko będzie już rośliną. I będą słodkie truskawki? Tak. Chodź już, Pepo. Pa, pa, dziadku. Pa, pa, truskaweczko. Mamo, słyszałam głośny grzmot. To piorun, Pepo. Zaczyna się burza z piorunami i będzie padał deszcz. Szybko, do domu, zanim zacznie lać. Och, bez paniki. Chmury deszczowe są jeszcze daleko. Niebo robi się coraz ciemniejsze. Zbliża się burza.
Pepo, Georgiu, zabraliście wszystkie zabawki z ogrodu? Dinozaur! Tak, pan dinozaur jest bezpieczny. O! Teddy! Zostawiłam Teddy'ego w ogrodzie! Zmoknie! Nie martw się, Pepo. Tatuś uratuje Teddy'ego. Lepiej się pośpiesz, tato świnko. Zaraz się zacznie ulewa. Bardzo dobrze. Znam się na burzach. Jeszcze długo nie będzie padać. Ach. Tak jak myślałem. Nieprędko zacznie padać. Och, Teddy! Cały przemógł! Tak, biedny Teddy. Wysuszmy go. Biedny Teddy. Proszę bardzo, Teddy suchy. A co z biednym tatusiem? Ja też przemokłem. O, wybacz, tato świnko. Zaraz cię wysuszymy. No i już, tato świnko, znowu suchutki. Deszcz wpada do domu. Podłoga nam moknie. Ojej, co zrobimy, tato świnko? Spokojnie. Tata świnka łapie krople do wiadra. Dziadku świnko! Tatku Inka! Witajcie, moje dzieci. Zobaczcie, co dla was zrobiłem. Domek na drzewie. Domek na drzewie! Dla Georgia i dla mnie! Te małe zasłony są do waszego domku. Hurra! Peppa i George uwielbiają domek na drzewie. Dziękuję, dziadku świnko. Dziękuję, babciu świnko. Kto z was chce wejść do środka? Ja! No to wskakuj. Zanim wejdę do domku na drzewie, muszę zdjąć zabłocone buty. Jestem w domku na drzewie! Jestem w domku na drzewie! George, ty też chcesz wejść do domku na drzewie? Tak? Kto tam? Młody prosiaczek George chciałby złożyć ci wizytę. Czy może wejść? Jeżeli zdejmie zabłocone buty. George, zdejmij buty, a potem odwiedzisz Peppę na drzewie. To tam? George? Tak? Kto to? Tu mama świnka. Macie jeszcze miejsce dla gościa? Musisz powiedzieć tajne hasło. Potem będziesz mogła wejść do domku. Rozumiem, a jakie są te sekretne słowa? Powiem ci je szeptem na ucho. Te sekretne słowa to duży brzuszek taty. Rozumiem. Powiedz sekretne słowa. Duży brzuszek taty. Zgadza się. Duży brzuszek taty. Ach, to są bardzo głupie sekretne słowa. Chloe maluje lalkom oczy. Narysuję usta. Dobrze. Mam na imię Peppa. George, jaką lalkę chcesz zrobić? Dinozaur. Dinozaura? Głuptas George. Na każde pytanie odpowiada dinozaur. Dobrze. Kukiełka, groźny dinozaur. Chloe robi George'owi lalkę dinozaura. Musi mieć ostre zęby. Proszę, straszny dinozaur. Chodźcie na obiad. Idziemy. Po obiedzie zrobimy przedstawienie kukiełkowe. Ciocia świnka zrobiła na obiad spaghetti. To spaghetti jest przepyszne. Najlepsze na świecie. Od razu widać, że jesteście braćmi. Nie tylko po tym. Co macie na myśli? Jesteśmy kompletnie różni. Peppa, George i ja zrobimy przedstawienie kukiełkowe. Wspaniale! Nas też zaproście. Do zobaczenia. Przedstawienie?
Brzmi świetnie. Zdążę jeszcze zjeść trochę spaghetti. Ja też mogę dokładkę? Przedstawienie się rozpoczyna. Witam, mam na imię Chloe. Ja jestem Pepa. Dinozaur! Przerażający dinozaur! No proszę, było świetnie! Brawo! Jestem wujek Świnka. Witaj, wujku Świnko. Witaj, Pepo. Wygląda zupełnie jak ty. Myślę, że zrobili mi za duży brzuszek. Dziadku, George też jest mały, nie powinien stać w kolejce. Tak, George też jest mały, także powinien zjeżdżać bez kolejki. Ojej, teraz tylko Richard i George bawią się na zjeżdżalni. Dziadku, kiedy my będziemy mogli zjeżdżać? Zaczekaj, Peppo, zaraz im się znudzi ta zabawa. O, mam dość tego czekania. Ja też, chodźmy na huśtawkę. Na huśtawce jest Pedro Kucyk. Nej. Pedro, daj nam się pochuśtać. Chciałbym się jeszcze pochuśtać bardzo wysoko. Ale już bardzo długo siedzisz na huśtawce. Dziadku Świnko, proszę pochuśtaj mnie trochę. Myślę, że powinieneś dać się pochuśtać innym dzieciom. Ja zaraz muszę wracać do domu. Och, rozumiem. Po co innego? Zaraz cię trochę pochuśtam. Ale dziadku! Mam dosyć czekania. Ja też. I ja. Biegnijmy na karuzelę. Wszyscy chcą jeździć na karuzeli. Karuzela jest za bardzo obciążona. Zejdźcie wszyscy. Dziadku Świnko, ja byłam tutaj pierwsza. A, bardzo proszę. Możesz wsiąść na karuzelę. Ja też muszę wsiąść. O, dlaczego, Rebeko? Bo niedługo będą moje urodziny. O, no to wsiadaj. Ja! No dobrze. Czy wszyscy są już gotowi? Tak, tak! Stop! Na karuzeli nie ma ani jednego chłopca. Czy teraz już wszyscy gotowi? Przyszli pan Byk, pan Królik, pan Kucyk i pan Zebra. Czy tata Świnka jest już gotowy do wyjścia? Chodźmy. Mamo, czy możemy zobaczyć straż pożarną? Tak. To świetnie. Pani Królik już jest w remizie. Witajcie, Pepo i George. Chodźcie zobaczyć wóz strażacki. Jej! Tu jest drabina do wspinania się, wąż strażacki do lania wody i wielki dzwon do dzwonienia. Ding dong, ding dong. No to teraz, dzieciaki, wejdźmy na wieżę obserwacyjną. Dzień dobry, paniom. Witaj, Pepo. Witaj, George'u. O, teraz możemy wypić herbatę i poplotkować. Brzmi kusząco. O, telefon. Pepo. To jest telefon służbowy. Służy tylko do zawiadamiania o pożarze. O! Pożar! Pożar! Straż pożarna, gdzie się pali? Gdzie jest pożar? Czy mogę rozmawiać z mamą Świnką? O, to tata Świnka. O, tato Świnko, nie powinieneś dzwonić na ten telefon. Używa się go tylko w sytuacjach awaryjnych. To jest sytuacja awaryjna. Wyobraź sobie, że nigdzie nie mogę znaleźć keczupu. Tato Świnko, czy już rozpalić grilla? Tak, panie króliku. Ostrożnie z ogniem, tatusiu Świnko. Zaufaj mi, mamo Świnko. My, tatusiowie, wiemy wszystko o grillach. Pa! Może dorzucić więcej węgla. Trzeba jeszcze podmuchać. A może wrzucić więcej rozpałki. Okropniaste robale. Okleniaste obale. Robaczki zamieniają wszystkie resztki w kompost. Dziadku, czy możemy poszukać więcej robaczków do kompostowej skrzynki? To doskonały pomysł. Chodź, George. Poszukajmy okropniastych robali. A okropniasty robal. Nie,
Miasty, miasty, miasty. Okropniasty robal, okropniasty robal. Jak cię masz, lubię cię. Okropniasty robal. Dobra robota. Bądź dobrym okropniastym robalem i zamień to wszystko w kompost. A kompostu używa się do... Ja wiem, ja wiem. Wkłada się ziarenko do ziemi, zakrywa je kompostem, a potem wyrasta z tego drzewo. Tak, Peppo. A skoro już mówimy o drzewach, lepiej chodźmy pomóc babci Śwince zbierać owoce w sadzie. A co to jest sad? W sadzie rosną drzewa owocowe. Sad rósł tu już, gdy byłam małą dziewczynką. Witaj, babciu Świnko. Baba Inka! Pomożecie mi zbierać jabłka? Tak, babciu. Och, jabłuszka rosną za wysoko. Nie martw się, Pepo. Babcia i dziadek znają sprytny sposób na zbieranie jabłek. Wszyscy złapcie mocno za pień. Gdy doliczę do trzech, trzęście drzewem najmocniej jak możecie. Raz, dwa, trzy. Jabłkowy deszcz. Babciu, czy mogę dostać jabłko? Oczywiście, Pepo. Przepyszne. Jesteśmy! Hurra! Hurra! Spójrzcie, jaki piękny, radosny widok! Ojej, zaczęło padać! No i gdzie ten piękny widok? Tam jest piękny widok! To jest stoisko z lodami pani Królik. Witam, pani Królik. Witaj, tato Świnko. Cztery lody poproszę. Jakie smaki sobie życzysz? Miętowy, pomarańczowy, truskawkowy i jagodowy proszę. Dobrze. Zobaczcie, co przyniosłem. Lody! Są w naszych ulubionych kolorach. Zgadza się. Zielony dla mnie. Pomarańczowy dla mnie. Truskawkowy, czerwony dla mnie. A Georgia jest... bieski! Dzwoneczko wróciło. Widzicie, co się jeszcze pojawiło? To tęcza! Peppa i George uwielbiają tęczę. Tęcza pojawia się tylko wtedy, kiedy jednocześnie pada deszcz i świeci słońce. O! Ma wszystkie nasze ulubione kolory. Tak! Czerwony, pomarańczowy, zielony i niebieski. Czy wiecie, dzieci, co znajduje się na końcu tęczy? Nie. Tam jest skarb. O, czy możemy iść szukać skarbu? Proszę. Dobrze. Wydaje mi się, że koniec tęczy jest za tamtym wzgórzem. Jedźmy. Słoneczny z deszczem dzień, tęcza świeci nam, tęcza, tęcza. Czerwony, zielony, żółty, niebieski na niebie lśni. Tęcza, tęcza, ten słoneczny z deszczem dzień. Jesteśmy! Oj, gdzie zniknęła nasza tęcza? Przeniosła się dalej. Peppa i George szykują się do snu. Przedstawiam wam misia Teddy'ego. Witaj. To nasz gość honorowy, więc zajmie najlepsze miejsce. O, właśnie, to jest pan dinozaur. Niestety, nie jest zbyt rozmowny. Teraz zrobimy zdjęcie do albumu Teddy'ego. Uśmiech, proszę. Uśmiech. Wiesz, tatusiu, bardzo bym chciała, żeby miś Teddy spędził u nas wyjątkowo interesujący dzień. Pojedźmy na biegun północny. A może do supermarketu? Tak! Myślę, że miś Teddy nigdy dotąd nie był w supermarkecie. Nadszedł ranek. Peppa z Teddym wybierają się do sklepu. W tym sklepie można kupić wszystko. Pomarańcze, jabłka, banany. Bardzo interesujące. A to jest kasa. Tu płaci się za zakupy. George chce zrobić zdjęcie. Dobrze, George.
Wystarczy już zdjęć, George. O, gdzie jest miś Teddy? Miś Teddy zniknął. Tato, zgubiliśmy misia Teddy'ego? Nie martw się, Peppo. Na pewno się znajdzie. Witajcie. Jak minął dzień? Tatoś zgubił misia Teddy'ego. O nie. Mam pomysł, jak go odnaleźć. Powiedz mi, jak chcesz odnaleźć misia Teddy'ego, tatusiu? Najpierw wydrukujemy wszystkie zdjęcia naszego misia. Babcia Świnka hoduje kury. Jej! Przywitaj Jemimę, Sarę i Vanessę. Dzień dobry. A to jest Neville. Czy Neville to pan kura? Tak, Peppo, to jest kogut. On jest najgorszy. Rozgrzebuje wszystkie grządki. Neville poluje na muchy. Widziałem, zjada muchy. Ale zjada też moją sałatę. Nie zjadajcie więcej sałaty dziadka Świnki, dobrze? Kupiłam dla was przepyszną kukurydzę. Hej, idziemy. Peppa, George, czy chcecie nakarmić kury? Tak, babciu, bardzo. Hej, kureczki, jedźcie. O, czy to jest domek dla kur? Tak, to jest kurnik. Tutaj kurki znoszą jajka. Jajka? Czy mogę zobaczyć te jajka? Nie teraz, na razie nie ma tu jajek. O. Peppa i George szykują się do snu w domu dziadka i babci. Babciu, kiedy będę mogła zobaczyć jajka? Myślę, że rano, Peppo. Skąd będę wiedziała, że jest rano? Neville nam powie. A teraz śpijcie. Dobranoc, babciu. Nadszedł ranek. To Neville! Dziękujemy, że nas obudziłeś, Neville'u. Jest tu też Rebeka Królik. Przyszła ze swoim młodszym bratem Richardem. Witam wszystkich! Witaj! Mogę też się pokręcić na karuzeli? Skakuj, Rebeko. Kręćmy się bardzo, bardzo szybko. Richard też chce się pokręcić na karuzeli. O, jeżeli Richard tu wsiądzie, to nie będziemy mogli się szybko kręcić. Niech Richard bawi się z George'em. Richardzie, chciałbyś się pobawić z George'em? Nie. George ma dinozaura takiego samego jak twój. Chodźmy go obejrzeć. Dinozaur Richarda różni się od dinozaura George'a. Richard chce obejrzeć dinozaura George'a. Dinozaur! George, czy Richard może się pobawić twoim dinozaurem? Nie. Richardzie, czy George może się pobawić twoim dinozaurem? Nie. George i Richard nie chcą wymienić dinozaurów. George, byłoby o wiele ciekawiej, jeżeli się wymienicie. To bardzo miłe ze strony George'a. Dinozaur! George nie lubi się dzielić. Richardzie, daj teraz dinozaury George'owi. Richard też nie lubi się dzielić. Co się stało? O co ten płacz? George i Richard nie umieją się razem bawić i zawsze płaczą. Są jeszcze za mali na wspólną zabawę. Może wy ich nauczycie, jak się razem bawić? Dobrze. Pokażemy im, jak się robi babki z piasku. Dobry pomysł. Chodźmy do piaskownicy. George i Richard uwielbiają piaskownicę. George, Richardzie, dzisiaj wszyscy razem będziemy robili babki z piasku. Ale wciąż pada i kałuża się powiększy. Nie. George nie chce nosić kapelusza. Peppo, George! Chodźcie już! Deszcz jest za duży, żeby się teraz bawić. George, gdzie masz kapelusz? Psie!
George się przeziębił. Psie! O, biedny George. Nie wygląda to dobrze. Spokojnie. Wezwę doktora niedźwiedzia. Mówi doktor brunatny niedźwiedź. George, rozumiem. Połóżcie George'a do łóżka, a ja za chwilę przyjdę. Dziękuję, doktorze niedźwiedziu. Do widzenia. Czy teraz George pójdzie do szpitala i będzie brał leki? Nie. Teraz George pójdzie do łóżka. O, to George wcale nie jest naprawdę chory. A psi! Ue, to jest obrzydliwe! Biedny George. Idziemy prosto do łóżka. George, musisz troszkę poleżeć w łóżku. George nie chce leżeć w łóżku. George, musisz poleżeć w łóżku, bo nie wyzdrowiejesz. Czemu? Bo musisz leżeć w cieple. Czemu? Bo doktor brunatny niedźwiedź tak powiedział. Witam, a gdzie mój pacjent? Otwórz usta i powiedz a. George troszkę się boi. Pepo, ty jesteś duża i dzielna. Może pokażesz George'owi, jak się robi a. Dobrze. George jest przeziębiony. Czy George będzie brał lekarstwa? Nie, ale powinien pić ciepłe mleko przed snem, bo mu to pomoże zasnąć. Mówi dziadek pies. Pomocy! Nasz samochód się zepsuł. Dany, wzywają nas do awarii samochodu. Juhu! Ho, 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 na ratunek! Na ratunek! O, jest Dany i dziadek pies! Hurra! Dziadek pies wie wszystko o samochodach. To coś poważnego? Nie, po prostu skończyła się benzyna. Co mamy zrobić? Mam mnóstwo benzyny w moim warsztacie. Podholuję was tam. Dziadek pies holuje samochód Pepy do swojego warsztatu. Dziadek pies napełnia bak benzyną. Dziękuję, dziadku psie. Do warsztatu przyjechała też Suzy owca z mamusią. Witaj, Pepo. Witaj, Suzy. Skończyła nam się benzyna. Dziadek pies udzielił nam pomocy. O, to niesamowite. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O nie, wjechałyśmy na gwóźdź, koło zepsute. Czy dziadek pies będzie musiał ratować i nas? Tak, córeczko! Mówi dziadek pies. Rozumiem. Spokojnie, mamo owco, już jadę. Na ratunek! Czy mogę z wami jechać? Zapraszam, Peppo. Na ratunek! Na ratunek! Witaj, Suzy. Przyjechaliśmy cię uratować. Hurra! A jaka niespodzianka czeka w tym jeziorku? Nie widzę tutaj nic ciekawego. Ho, 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 ho. Zawsze znajdzie się coś ciekawego, Peppo. Przypatrz się. Ło, chyba coś widzę. Tak, to jest krab. Aj! Krab uszczypnął palec dziadka świnki. O! O! Niegrzeczny pan krab. Spójrz, George. Pan krab chodzi bokiem. George udaje, że jest krabem. Pepa też chce być krabem. Hej, jesteśmy krabami. Krak, krak, krak. Pomocy! Dwa niegrzeczne kraby próbują mnie uszczypnąć. Niegrzeczne kraby. Krak, krak, krak. Oj, oj, oj. Sio, sio, sio. Niegrzeczne kraby. Wracajcie do swoich jeziorek. Tak. Sprawdźmy, co jest w innych jeziorkach. I co widzicie? Muszelkę. Słyszycie w niej szum morza? Jak to szum?
Jak przyłożysz muszelkę do ucha, to usłyszysz szum morza. Wow! Naprawdę słyszę morze. Uwielbiam moją muszelkę. George, może i ty znajdziesz muszelkę? Muszelka! To nie jest muszelka. O! Peppa ma rację. To nie jest muszelka. George znalazł skamielinę. Gdzie jest babcia świnka? Witajcie, moje maluchy. To był głos babci, ale gdzie ona jest? Babciu świnko? Tu jestem. Babciu świnko! Babciu inka! Czemu babcia jest na dachu? Robimy porządek na strychu. Co to jest strych? To miejsce, gdzie trzymamy wszystkie nasze stare rzeczy. Takie jak ty, dziadku świnko? Ho, ho! Te rzeczy są nawet starsze niż ja. Możemy pomóc? Dobrze. Strych dziadka i babci świnki jest bardzo wysoko. To jest wejście na strych. Jak się tam dostaniemy? Jest na to sprytny sposób. Witajcie, maluszki! To babcia! Wchodźcie! To jest nasz strych. Wow! Ile tu rzeczy! Tak, jest pełen starych rupieci. Peppa i George chcą nam pomóc w zrobieniu tu porządku. Dobrze, zacznijmy od wyrzucania tych pudeł. Aha, tylko nie te pudła. Czy są nam potrzebne? To mój statek w butelce. A to? To mój inny statek w butelce. A to? To wszystkie moje statki w butelkach. Są mi potrzebne. Och, przecież musimy coś wyrzucić. A może by tak to pudło? Nie, to kapelusze. Ojej, nie możemy zdecydować, co wyrzucić. Już wiem. Niech Peppa i George zdecydują. Dobrze. Ja zdecyduję tę starą skrzynkę. O nie, tylko nie to. Tylko nie to. To nie jest jakaś tam zwykła stara skrzynka. To stary gramofon. Wow. Peppa i George czekają w poczekalni u dentysty. Czekanie jest nudne. Ten magazyn jest bardzo ciekawy. Jest cały o ziemniaczkach. Peppa? George? Pan doktor zaraz was przyjmie. Hurra! To jest doktor Słoń, dentysta. Witaj, Peppo. Myłaś dokładnie ząbki? Tak, doktorze Słoniu. Dobrze. No, to kto pierwszy? Ja będę pierwsza, bo jestem dużą dziewczynką. Patrz na mnie, George. Usiądź na fotelu. W górę. Otwórz szeroko buzię. Szerzej, proszę. Tak, obejrzymy ząbki. Doktor Słoń używa małego lusterka, żeby sprawdzić zęby Peppy. Mam nadzieję, że nie jadłaś za dużo słodyczy, Peppo. Trudno jest rozmawiać, kiedy ma się szeroko otwartą buzię. Już. To wszystko. Śliczne, zdrowe ząbki. Odziedziczyła to po mnie. Czy dostanę teraz ten specjalny różowy napój? Tak, ale nie połykaj go, Peppo. Wypluj go. George, teraz twoja kolej. Nie. George nie chce usiąść na fotelu. Możesz trzymać swojego dinozaura, a pan doktor obejrzy twoje ząbki. Dinozaur! Miło mi pana poznać, panie dinozaurze. To nie jest prawdziwy dinozaur. Jest zrobiony z plastiku. Jazda. Doskonale sobie radzisz, George. Proszę, pokaż mi swoje ząbki. Zapomniałem, jak bardzo lubię rower. Zapomniałem też, jak nie lubię podjeżdżać pod górkę. Górka robi się naprawdę stroma. Nie lubię podjeżdżać pod górę.
Spójrzcie, jaki piękny widok! O, rety! To dopiero ciężka praca. Mamo świnko, nie pedałujesz. Przepraszam, tatusiu, podziwiałam widoki. Pepa z rodziną dotarli na szczyt wzgórza. Wszyscy przyjaciele Pepy też tu są. Witaj, Pepo! Dzień dobry. Mamy zamiar ścigać się na rowerach. Chcesz się z nami ścigać, Pepo? Dobrze, ale bez podjeżdżania pod górę. Dobra. Pepa i przyjaciele będą się ścigać, zjeżdżając ze wzgórza. Wszyscy gotowi? Gotowi! Wystartujecie, kiedy dmuchnę wróg. O tak. Pedro wystartował za wcześnie. Stój, Pedro. Wyścig się jeszcze nie zaczął. Przepraszam, panie świnko. Chciałem tylko, żebyście wszyscy wiedzieli, że róg brzmi o tak. Stój! Wybacz, Pedro. Tym razem to była moja wina. Następnym razem, kiedy zadmę wróg, możesz jechać. Powiedział jechać? Tak sądzę. Dalej! Dalej, Pepo. Ale tato, zapomniałeś dmuchnąć wróg. Dany pies prowadzi. Zaczekajcie! Whee! Wygrałam! Brawo, Pepo! Tak, jestem bardzo dobra w zjeżdżaniu z górki. Dla przyjaciół Pepy na... To prezent dla ciebie, George. Dinozaur! Byłam pewna, że to będzie jakiś dinozaur. Ściśnij jego brzuszek. O, przerażający! George, zrobiłam dla ciebie kartkę urodzinową. Czy zgadniesz, co to za obrazek? George nie wie. Chciałam ci namalować obrazek kwiatka. George nie lubi kwiatków. Ale w końcu zdecydowałam, że... Dinozaur! To prześliczny obrazek, Pepo. Tak, ja bardzo ładnie rysuję. Teraz z okazji urodzin George'a pójdziemy w bardzo specjalne miejsce. Hurra! Chodźmy! A gdzie idziemy? Zobaczysz. Cała rodzina przygotowuje się na świętowanie urodzin George'a. Czy jedziemy do cyrku? Nie, ale to równie ciekawe miejsce. Może do kina? Nie, dużo lepiej. No to chyba nie zgadnę. Gdzie oni mogą jechać? Jesteśmy. Rodzina zajechała do muzeum. Czemu przyjechaliśmy do muzeum? Chodź, zobaczysz. Co to może być za niespodzianka urodzinowa? George, powiedz, co najbardziej lubisz na całym świecie. Dinozaur! Dinozaur! Niespodzianka urodzinowa dla George'a to wizyta w muzeum, w sali z dinozaurami. A, znowu głupie, stare dinozaury. Moje biuro jest na ostatnim piętrze. Musimy pojechać windą. Mogę nacisnąć guzik? Teraz kolej George'a. Naciśnij górny guzik, George. Winda jedzie z Pepą, George'em i tatusiem na ostatnie piętro. Ostatnie piętro. Drzwi otwierają się. To jest biuro tatusia świnki. Witam wszystkich. Witam, tato świnko. Witaj, tato świnko. Pan królik i pani kot pracują z tatą świnką. Przyprowadziłem dzisiaj ze sobą dwóch wyjątkowych gości. Pepe i George'a. Witamy was. No to zaczynamy wycieczkę. Panie króliku, możemy zacząć od pana? Ależ oczywiście. Moja praca to przede wszystkim cyferki. Mam też sporo bardzo ważnych druczków, a także różne pieczątki, datowniki i stemple. Wow! Jaką fajną pracę ma pan królik. Czy ja też mogę postemplować? Oczywiście, tylko znajdę ci jakąś kartkę. Tu jest jakaś kartka. Lepiej użyjemy jakiejś czystej kartki. Proszę bardzo.
Pepa bardzo lubi stemplować pieczątką. Podoba mi się praca pana królika. Idziemy dalej. Następne to biurko pani kot. Witajcie, Pepo i George'u. Dzień dobry. Moja praca polega na rysowaniu różnych kształtów na komputerze. Potem drukuję je wszystkie na drukarce. Wow. To jest kolejna kopia. Dziękuję. Jaką miłą pracę ma pani kot. Wiatr się zerwał. Nareszcie wieje i latawiec może latać. Wiatr jest silny. Wiatr jest nawet teraz bardzo silny. George! O! Pepo! Dziękuję, tato. Teraz tata świnka puszcza latawiec. Wyżej, wyżej! Tata świnka świetnie sobie radzi. Wow! Tak, jestem ekspertem od latawców. Uważaj na drzewa, latawiec może się zaplątać w gałęzie. Spokojnie, poradzę sobie. No tak. Tata świnka zaczepił latawcem o drzewo. Ojej, och. O! Nie płacz, George. Tata zdejmie latawiec. Hurra! No tak. Ostrożnie, wpadniecie w błoto. Pepa i George nie boją się błota. Możemy wskoczyć w kałużę? Proszę? Nie, nie chcę, żebyście się pobrudzili. O. Uwaga, dzieci! Ostrożnie, tato świnko. Och, spokojnie, wiem, co robię. Bądź ostrożny. Jeszcze kawałek, tato. Myślę, że 3 świeczki zupełnie wystarczą. Tort urodzinowy dla mamy jest gotowy. Hurra! Zostało nam jeszcze udekorowanie pokoju. Cześć, mamo. O, jesteście. Zaczęłam się już nudzić. Mamo, czy mogłabyś pójść na spacer do ogrodu? A czy mam wybór? Nie. Pa, pa, mamo. Miłego spaceru. Zawołamy cię, kiedy będziesz mogła wrócić. Już zapomniałam, jaka to ciężka praca te urodziny. Tata świnka, Pepa i George dekorują pokój. Ale fajnie! Babcia i dziadek przyjechali na urodziny mamy. Wszystkiego najlepszego, mamo świnko. Nie wejdziesz do środka? Jeszcze nie mogę. Tata, Pepa i George szykują niespodziankę na moje urodziny. Cudownie. Do zobaczenia. Pa. Mamo, czy zechcesz już wejść do środka? Z przyjemnością. Zamknij oczy. Nie otwieraj oczu, mamusiu. Raz, dwa, trzy. Otwórz oczy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jaka cudowna niespodzianka. Zdmuchnij świeczki i pomyśl życzenie. Mamo, mamo, to twój prezent. Czy wiesz, co to? Nie mam pojęcia. Otwórz i zobacz. Przepiękna sukienka. Halo? Mówi dziadek świnka. Dziadku świnko, zgubiliśmy się w drodze do zamku wichrów.
Czy tata świnka ma teraz przed sobą mapę? Tak, to tata świnka dzisiaj pilotuje. Właśnie się trochę nadąsał. Wcale się nie dąsam. Cóż, najlepiej zrobicie, jeśli będziecie jechać cały czas prosto, aż zobaczycie zamek wichrów tuż przed sobą. Dzięki, dziadku świnko. Musimy jechać główną drogą, aż zobaczymy zamek. Tak, myślałem. Patrz! Czy to jest zamek? Tak, to zamek wichrów. Jedź, samochodziku. Samochodziku, uda ci się! Hurra! Cała rodzina dotarła w końcu do zamku wichrów. Jej, jaki wysoki! Wejdźmy do środka. Widok z samej góry jest cudowny. Wspaniały widok. Mamo, czy to domek babci i dziadka? Zgadza się. Jest bardzo daleko. Popatrzmy na niego przez teleskop. Mogę być pierwsza? Tak, ale potem puścisz George'a. Wow! Przez teleskop wszystko wydaje się większe. Widzę nawet babcię i dziadka. Patrz, George. Adek Inka, baba Inka. George macha do babci i dziadka świnki. Głuptas, George. Babcia i dziadek są za daleko. Nie widzą, że machasz. Już wiem. Zadzwonimy do nich. Halo? Dziadku świnko, widzimy was z zamku wichrów. Pomachajcie nam. Babcia i dziadek machają do nas. George? George, czy już śpisz? Jakieś dziwne hałasy. Myślę, że powinienem iść na górę. Pepo, George'u, czy już śpicie? To dziwne. Chyba śpią. Tak. Wygląda na to, że to jednak nie Pepa i George hałasowali. Teraz nic nie słyszę. Myślę, że już naprawdę zasnęli. Pooglądam telewizję. Ogrodnictwo. Dzisiaj będziemy mówić o różach. O, uwielbiam programy ogrodnicze. Jest to wyjątkowo kolczasta róża. Żeby ją pielęgnować, trzeba zacząć od złapania główki i pozbycia się kolców. Babciu świnko. Pepo, George'u, już dawno powinniście spać. George i ja nie możemy zasnąć. Możemy pooglądać telewizję. Cóż, sądzę, że może telewizja potrafi sprawić, że zrobicie się senni. Lodowe róże są bardzo rzadkie i trudne w uprawie, ale bardzo odporne na zmiany temperatury. O, ten program jest bardzo nudny. Będzie cudowne ognisko. Rozpalę je. Tu są zapałki. Nie potrzebujemy zapałek. Tatusiu, to jak je zapalisz bez zapałek? Rozniecę ogień w sposób tradycyjny. Będę pocierał o siebie dwa patyczki. Tata świnka pociera dwa patyki, żeby rozniecić ognisko. Gdzie jest ogień, tatusiu? Już prawie. Hurra! Łatwizna. Teraz możemy podgrzać zupę pomidorową. Słuchajcie odgłosów przyrody. A co to za dźwięki? To jest odgłos ćwierkania świerszcza. A to co? A to jest sowa. Spójrzcie, tam jest. Wow! A co to za hałas? O, sama nie wiem. To brzuch tatusia.
Kasia. Burczenie mojego brzucha to najlepszy odgłos natury. Już czas na posiłek. Lubię zupę pomidorową. Ja też. A to kolejny odgłos natury w wykonaniu waszego tatusia. Co? Szybko, dzieci. Do namiotu. Pora spać. Nie zmieścimy się tu wszyscy. Namiot jest za mały. Będzie dobrze. Chodźcie. Przesuń się, mamo świnko. Tatusiu, jesteś za duży na ten namiot. Nie szkodzi. Chętnie się prześpię na dworze. Dobranoc, tatusiu. Dobranoc, tatusiu. Pa, pa. Dobranoc wszystkim. Mama świnka, Pepa i George śpią w namiocie. Tata świnka śpi pod gołym niebem. Napompujmy błotny basen. Tata świnka pompuje błotny basen. To łatwizna. Pepa trzyma wąż, a mama świnka odkręca wodę. Gdzie jest woda? Pepa i George uwielbiają błotny basen. Lody, lody! Pani Królik jest lodziarką! Lody! W bardzo gorące dni pani Królik sprzedaje lody. Mamo, tato! Czy George i ja możemy zjeść lody? No cóż, dzisiaj jest wyjątkowo gorący dzień. Czy ja też mogę dostać loda? Wszyscy lubią lody. Witam wszystkich państwa. Dzień dobry, pani. Jakie lody chcecie? Poproszę panią o rożek lodowy. Proszę bardzo, Pepo. Dziękuję. To samo dla mnie i dla taty świnki, proszę. A czego sobie życzy szanowny George? Dinozaur. Dinozaur? Głuptas, George. On zawsze na każde pytanie odpowiada dinozaur. A, tak się szczęśliwie składa, że mam lody w kształcie dinozauru. Dinosal. George, zjedz loda, zanim stopnieje. Dinosal. George'owi tak podoba się lód w kształcie dinozaura, że nie chce go zjeść. Dziękuję, pani. Miłego dnia. O co tyle krzyku? Pomocy! Co oni tam wyprawiają? Czemu tak hałasujecie? Co za bałagan na podłodze? Można się potknąć i zrobić sobie krzywdę. O, już ktoś się potknął i zrobił sobie krzywdę. Ojej, biedny tata świnka. Chodźcie, dzieciaki, posprzątamy ten bałagan. Mamusiu! Bawimy się w lalki i dinozaury. Będziecie się bawić, jak posprzątacie. To jest bałagan George'a. Jeżeli tak, to ta śliczna sukienka należy do George'a. Nie. Może trochę bałaganu należy do mnie. I tak, ja pomogę George'owi, a mama pomoże Peppie. To będzie wyścig. Kto pierwszy sprzątnie? Dobry pomysł. Zobaczmy, kto posprząta pierwszy. Do boju, gotowi, start! Wygrywamy! Wcale nie! Tak. O, a to co? Misiu, nie mogłam cię znaleźć. Już, Pepo. Włóż misia do pudełka z zabawkami. Już. Teraz książki. Ślicznie. George, rzucasz piłkę, a ja muszę ją złapać. George, łap! Ojej, George jest za mały, żeby złapać piłkę. Nic nie szkodzi, George. Czy chcecie się wykąpać w morzu? O tak, tato! Załóżcie dmuchane rękawki. No to gotowe. Wyglądasz świetnie w tych rękawkach, George.
Już. Możemy pobawić się w wodzie. Hurra! Czy woda jest zimna? Jest cudowna. Gotowi? Ty zacząłeś, tato świnko. Oj, może już dość tego chlapania. Tato, uwielbiam być na plaży. Peppa i George uwielbiają plażę. Wszyscy lubią tu być. Peppo, George, chcecie się pobawić wiaderkiem i łopatkami? O tak, mamusiu. Tato, tato, możemy cię zakopać w piasku? Cóż... Proszę, tato. No, dobrze. Peppa i George zakopują tatę w piasku. Zaczynajcie. Czasami tata świnka gubi swoje okulary. Peppa, George, widzieliście gdzieś okulary taty świnki? Nigdzie ich nie może znaleźć. Nie, mamo. Peppa i George nie wiedzą, gdzie są okulary taty świnki. Okropne. Tata świnka nic nie widzi bez okularów i staje się okropnie nerwowy. Bez okularów tata świnka nie może przeczytać gazety. Jestem zrozpaczony. Nic nie widzę. Czy nikt z was nie widział moich okularów? Pamiętasz, gdzie je ostatnio położyłeś, tato świnko? Gdy ich nie noszę, to zawsze je wkładam do kieszeni. Ale teraz ich nie mam. Tato, pomożemy ci szukać okularów. Dobry pomysł, Peppo. Jak je znajdziecie, tata przestanie się denerwować. Nie denerwuję się. Peppa i George szukają okularów taty. Peppa zajrzała pod gazetę, ale okularów taty świnki nie znalazła. O! George sprawdził na telewizorze, ale okularów tam nie było. O! Sprawdźmy na górze, w sypialni rodziców. Peppa i George szukają w pokoju mamy i taty świnki. George, uważaj! Nie wolno nic przewrócić. To nie jest zabawne. Peppa zajrzała pod poduszki, ale okularów nigdzie nie znalazła. O! Peppo, motyl myśli, że jesteś kwiatkiem. Nie jestem kwiatkiem. Jestem świnką Peppą. Jest taki piękny. Chciałabym być motylem. Peppa bawi się, udając motyla. Jestem motylkiem. George też chce się bawić. George, to ja jestem motylem. Baw się w coś innego. Już wiem! Możesz być okropnym robalem. Tak, tak, jestem motylem. Ojej, George nie chce być robalem. Też chce być motylem. George, kiedy jeszcze byłem małą świnką, bardzo często udawałem, że jestem robalem. Bardzo łatwo udawać robala. Zaraz ci pokażę. Najpierw powinieneś położyć się płasko na ziemi. Potem wijesz się i skręcasz. Jestem wijącym się robalem. George i dziadek świnka świetnie się bawią, udając robala. Jestem małym motylkiem, jestem małym motylkiem. Patrzcie, jestem motylem. Tak, Peppo, jesteś pięknym motylem. Dziadku, George, co robisz?
robicie? Jesteśmy wijącymi się robakami. Pepa uwielbia skakać w kałużach. Uwielbiam kałuże. Pepo, jeżeli chcesz wskakiwać w kałuże, musisz założyć kalosze. Dobrze, mamo. George też lubi skakać w kałużach. George, jeżeli wskakujesz do kałuży, musisz założyć kalosze. Pepa lubi opiekować się swoim młodszym braciszkiem George'em. George, poszukajmy większych kałuż. Pepa i George świetnie się bawią. Pepa znalazła małą kałużę. George wskoczył do ogromnej kałuży. Spójrz, George, tam jest naprawdę wielka kałuża. George chce pierwszy wskoczyć do kałuży. Stój, George! Muszę sprawdzić, czy tu jest bezpiecznie. Dobrze, możesz tu wskoczyć. Nie płacz, George. Muszę cię pilnować. Babcia Świnka i dziadek Świnka mają papugę. Pepa, George, to nasza papuga. Ma na imię Poli. Ładna Poli. Ładna Poli! Jestem sprytną papugą. Jestem sprytną papugą! Mamusiu, czemu Poli powtarza wszystko, co powie babcia? Papugi to lubią. Pokażę ci. Witaj, Poli. Witaj, Poli! Słodka mała papuga. Słodka mała papuga! Chodźcie wszyscy. Herbata. Pepo, George, chodźcie. Upiekłam tort. Idziemy, babciu. Pepa i George uwielbiają ciasto czekoladowe, ale dzisiaj bardzo im się śpieszy do zabawy z papugą. Skończyłam! Ale jesteś hałaśliwa! Babciu, możemy odejść od stołu? Pójdziemy do papugi Poli. Na pewno nie chcecie jeszcze tortu? Biegnijcie! Hurra! George, powiedz coś do Poli. George jest troszkę onieśmielony. Witaj. Witaj. Mamo, będziemy mogli pograć w grę komputerową Wesoły Pan Kurczak? Będziecie mogli pograć trochę później. Teraz pracuję. Mamo, możemy ci pomóc w pracy? Nie, Pepo. Nie możesz dotykać komputera. George, tobie też nie pozwalam bawić się komputerem. Tak, George. Tobie też nie wolno. Pepo, dość! Przepraszam. Pokazywałam tylko George'owi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato Świnko! Tato Świnko! Co się dzieje, mamo Świnko? Tato Świnko, czy naprawisz komputer? Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Dobrze, mamo Świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię.
Dziękuję, tato Świnko. Tata Świnka zajmie się naprawą komputera. A może by tak go wyłączyć? A potem znowu włączyć. Tata Świnka naprawił komputer. Hurra! Tato! Tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, czy możemy zagrać w szczęśliwego pana kurczaka? Lepiej zapytajcie mamę Świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. Tylko nie wiem, gdzie jest ta płyta. George chciałby wiedzieć, co jest w środku sekretnego pudełka Pepy. Jeżeli chcesz, możesz spróbować zgadnąć. Dinosal! George myśli, że Pepa schowała do pudełka dinozaura. Och, George! Bez przerwy mówisz tylko o dinozaurze. Tak czy siak, dinozaur jest za duży, żeby się zmieścił w pudełku. George nie umie zgadnąć, co jest w pudełku. Tata Świnka czyści obrazek. Tato, to moje sekretne pudełko. Mamusia je dla mnie zrobiła. To bardzo ładnie, Peppo. Co tam masz? To tajemnica. George próbował zgadnąć, ale mu się nie udało. Mogę spróbować? Tak. Włożyłaś do środka moje okulary? Nie. Swoje okulary masz na głowie. Więc tu są. Gapa, tatuś. Nie zgadłeś, co tam mam. No cóż, włożyłaś tam buty mamy? Nie, znowu nie zgadłeś. To nie to. Pepa lubi sekrety. Mamo, nikt nie wie, co jest w moim pudełku. O, co masz, George? Zrobiłam też pudełko dla George'a. Trzyma tam sekretne rzeczy. Tylko George wie, co jest w środku. O! Pepa bardzo by chciała wiedzieć, co jest w pudełku George'a. Czy to twoja ulubiona zabawka dinozaur? Nie. Zabawka George'a, jego dinozaur, wcale nie jest schowana w pudełku. To jest za trudne. Nigdy nie zgadnę. Pepa przestała lubić sekrety. Może, jak pokażesz George'owi, co masz w pudełku, to on pokaże ci, co ma w swoim. Dobrze, ale zrobimy to jednocześnie. To wspaniały pomysł. O, to jest mapa dla Pepy. A George może założyć kapelusz piracki. Ahoj, witaj, kapitanie George. Ta mapa jest za trudna. Tato, pomożesz nam? O tak, Pepo, znam się na mapach. Faktycznie skomplikowana. Oho, tato Świnko, wstydź się! Trzymasz mapę do góry nogami! Tak podejrzewałem. To łatwe! Czerwony krzyż pokazuje, gdzie jest ukryty skarb. A gdzie w ogrodzie są te dwie jabłonie? No nie wiem. Podpowiedzieć ci? Tak, proszę. Pierwsza podpowiedź jest w butelce. Ale gdzie jest butelka? Już ją widzę! Pepa znalazła pierwszą wskazówkę. Wiadomość w butelce. Popatrzcie! Jest butelka! Dobra robota, Peppo. Zobaczmy, co tam jest napisane. O, to jest wiadomość od piratów. Mamo, mogłabyś przeczytać tę wiadomość? Ten pirat miał okropny charakter pisma. Pismo pirata jest bardzo wyraźne. Nie mogę odczytać nic a nic. Pirat napisał tam, idźcie za strzałkami. Iść za strzałkami? George znalazł kolejną wskazówkę. Była w strzałkach. Patrz, pokazują kierunek. Pepa i George idą za strzałkami. George, to klucz. Pepa znalazła kolejny element. Klucz. Brawo, Pepo. Teraz trzeba tylko odszukać skrzynię ze skarbami, którą ten klucz otwiera.
Nadszedł ranek. Pepa i George idą do domu Rebeki Królik. Mamusiu, ty prowadź, a ja będę pilnował drogi. Na pewno, tato Świnko. Zawsze gubimy drogę, kiedy ty pilotujesz. Nie zgubimy się. Dobrze. Czy wszyscy są gotowi? Tak, tak mamo Świnko. No to w drogę. Pepa i George są bardzo podekscytowani. Nigdy wcześniej nie byli w domu u Rebeki Królik. Tatusiu, daleko jeszcze? Według mapy, dom Rebeki znajduje się za tym wzgórzem. Nic nie rozumiem. To tutaj powinna mieszkać Rebeka. Zgubiliśmy się. Tu jest tylko ogródek z marchewkami. Gdzie może być dom Rebeki? Cwik! Witam wszystkich! Rebeka! Czy chcesz się pobawić w moim pokoju? W twoim pokoju? Ale gdzie jest twój dom? Pepa nie widzi nigdzie domu Rebeki. To wzgórze to nasz dom. Nazywamy go Norką. Wow. Zapraszam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Chodźcie. My nie mamy schodów, tylko tunele. Wow. Dom Rebeki jest zupełnie inny niż domek Pepy. To nasza sypialnia. Jej! Masz łóżko i okno i pudło na zabawki, tak jak my. Oczywiście. Podoba mi się twój domek. Też bym chciała być królikiem. Rozumiem. Czy chcecie się nauczyć, jak być królikami? No pewnie. Najpierw musicie zmarszczyć noski i zapiszczeć. O tak. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Bardzo dobrze, Pepo Króliczko i George'u Króliku. Pepa jest w swojej sypialni. Wybiera zabawki na wyprzedaż. Pepo, czy już wybrałaś? Musisz wybrać tylko jedną zabawkę. Tak, wszyscy muszą pomóc w naprawie dachu przedszkola. Dobrze, już wybrałam. Wezmę dinozaura. Pan dinozaur jest ulubioną zabawką George'a. Pepo, nie możesz oddać pana dinozaura. Nie mogę? Nie. Nie. A niech to. Wybacz, George. Dinozaur. A może oddasz starego pajaca w pudełku? Dobrze. Teraz twoja kolej, tatusiu. Co? Wybiorę z twoich rzeczy coś na wyprzedaż. Ja daję kapelusz, a George podarował piłeczkę. A to co tatuś ma oddać? Już wiem, nasz telewizor. Telewizora nie. Cóż, niech pomyślę. Już wiem. Aromatyczne papucie. Nie, za aromatyczne. Już wiem, stary fotel tatusia. Ale to jest antyk. A co to znaczy antyk? Antyk to coś bardzo starego i cennego. Ach, znalazłeś go na śmietniku, tato Świnko. To rupieć. Będzie bardzo cenny, kiedy go naprawię. Powtarzasz to od wieków, tato Świnko. Już wiem. Oddam skarpetki, które zrobiła dla mnie babcia Świnka. Dobrze. Przyszłam po rzeczy na wyprzedaż, staroci. Tutaj są. Dziękuję. Może weźmie pani stary fotel? O, ale hojnie. Spójrz, George. Ile kałuż z błotkiem. Pepa i George zakładają buty. Mają zamiar skakać w kałużach z błotkiem. Pepa uwielbia skakać w błotnych kałużach. George też lubi skakać w błotnych kałużach. Spójrz! Największa kałuża na świecie! Jaka olbrzymia kałuża! Pepa! George! Kąpiel! Tato, mamo! Znaleźliśmy największą błotną kałużę na świecie! Właśnie to widzę! Już, do wanny! O! Nie moglibyśmy się jeszcze chwilkę pobawić? Nie, czas na kąpiel. Czy ty i George nie jesteście śpiący? Nie, tato. Nie jesteśmy ani troszeczkę śpiący.
Peppa i George nie są śpiący, ale ja bardzo. Ja też. Przed pójściem spać Peppa i George biorą kąpiel. Peppa lubi chlapać wodą. George też lubi chlapać. Peppa i George lubią rozchlapywać wodę. Koniec tego pluskania. Wytrzyjcie się i wskakujcie w piżamy. Och, czy nie moglibyśmy zostać w wannie troszeczkę dłużej? Kąpiel skończona. Pora umyć ząbki. Przed pójściem do łóżka Peppa i George myją zęby. Dobrze, dosyć szczotkowania. Do łóżek. Myślę, że nasze ząbki potrzebują więcej szczotkowania. Gdy położycie się do łóżeczka, tatuś Świnka przeczyta wam bajkę. Hurra! Wow! Mały pociąg zabawka! To nie jest zabawka, to jest Gertruda. Miniaturowa lokomotywa. Czy nie potrzebuje torów, żeby mogła jeździć? O nie! Zamocowałem Gertrudzie kółka, żeby mogła jeździć po czymkolwiek zechce. Dziadku, możemy pojeździć? Wskakujcie! Cała naprzód! Pa, pa, babciu! Do zobaczenia! Peppa i George uwielbiają mały pociąg dziadka. Jedzie pociąg, puf, 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 puf. Jedzie pociąg, puf, 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 wiezie nas po łące, puf, 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 puf. Zmykają zające, kic, 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 gnamy w dal. Przyjechał dziadek pies z Danym psem. Dzień dobry. Witaj, Dany. Widzę, że bawicie się pociągiem zabawką. Zabawka? Gertruda, to nie zabawka. A jak tam twoja mała ciężaróweczka? O, mała ciężaróweczka? Moja wielka ciężarówka jest normalnym, prawdziwym pojazdem. A... Dziadku, mogę pojeździć pociągiem? Jeśli masz ochotę, Dany, to twój wybór, jeżeli wolisz bawić się pociągiem. Dzięki, dziadku. Do zobaczenia! Pani Królik prowadzi szkolny autobus. A po lewej stronie widać wzgórza i drzewa. Witajcie wszyscy! Witaj, Peppo! Są tu wszyscy przyjaciele Peppy. Czy możemy przejechać się pociągiem? Potem weź głęboki oddech i dmuchaj. Bąbelki! George, teraz ty spróbuj. Włóż patyczek do pudełeczka. Trzymaj wyżej. Weź głęboki oddech i dmuchaj. George bardzo się stara, ale nie ma siły mocniej dmuchać. George, dmuchałeś trochę za słabo. Wiem, jak nauczyć George'a robić bańki. Umocz patyczek w płynie, unieś do góry i machaj wokoło. Bąbelki! Jak będziesz biegał, będą większe. Czekajcie na mnie! George świetnie się bawi, puszczając bańki, a Peppa rozbijając je. Uwielbiam bańki! Ojej, skończył się płyn do puszczania baniek. Tato! Mamo! Skończył się płyn bąbelkowy. Nie martw się, Peppo. Mam pewien pomysł. Mamo Świnko, przynieś mi proszę wiadro. Tak, tato Świnko. Peppo, przynieś mydło. Tak, tato Świnko. George'u, znajdź moją rakietę tenisową. Wiadro, mydło, rakieta do tenisa. Co tatuś Świnka kombinuje? Najpierw bierzemy wodę. Teraz mydło. A teraz poproszę rakietę. Dziękuję. Teraz patrzcie. O! Wow!
tata świnka zrobił ogromną bańkę. Jak już mówiłem, najpierw wysiewam nasionka na klomb. Mały ptaszek zjada nasionka posiane przez dziadka świnkę. Hej, zostaw moje nasionka! W ten sposób znikały moje nasiona. Zniknęły w brzuszku małego ptaszka. Jeszcze dwa inne ptaszki przyleciałyby zjeść nasiona dziadka. O, spójrz! Hej, cio, cio! Co to za hałasy? Babciu świnko, ptaki zjadają moje nasionka. Dlatego musimy je odganiać. Nie warto ich odganiać, i tak zaraz wrócą. Spójrzcie, trzeba postawić stracha na wróble. Co to jest strach na wróble? Strach na wróble to jest postać ze słomy, która odstrasza ptaki. To świetny pomysł, babciu świnko. Zrobię stracha. Chodźcie ze mną. Pa, pa, małe ptaszki. Idziemy zrobić stracha na wróble. To jest szopa w ogródku dziadka świnki. Tutaj znajdziemy wszystko do zrobienia stracha na wróble. Najpierw potrzebne nam są dwa patyki i sznurek. Poszukajmy ich. Pepa znalazła patyki. George znalazł sznurek. Dobrze. Zwiążę patyki sznurkiem, a potem zrobię tułów. Babcia znalazła trochę słomy i stary worek. Świetnie. Włożę słomę do worka i zrobimy z tego głowę. Nasz strach potrzebuje jakiegoś ubrania. Przyniosłam stare ubrania. Wow. George znalazł sukienkę. Nie, George. Pan strach na wróble nie chce się ubierać w sukienki. Pepa znalazła płaszcz. Czas na zabawę w ogrodzie. Czy chcesz wyjść ze wszystkimi dziećmi do ogrodu? Tak, chętnie. Pokażecie Emily, gdzie się bawicie. Tak, pani gazelo. O tej porze Pepa z przyjaciółmi bawi się w przedszkolnym ogrodzie. Nie złapiesz mnie! Co za hałas? Sprawdźmy, kto głośniej krzyknie. Dobrze, ja zaczynam. Squeak, squeak. To było dość głośne. Teraz kolejna Zoe zebra. Teraz owca Suzy. I dany pies. To było naprawdę głośne. Moja kolej. Moja kolej. Moja kolej. Pepa jest najgłośniejsza. Emily, twoja kolej. Nie wiem, czy potrafię. Prosimy, Emily. Dobrze, spróbuję. Wielkie nieba. To było głośne. Wow. Zrób tak jeszcze raz. Emily już nie jest nieśmiała. Emily, czy chciałabyś pobawić się w moją ulubioną grę? A jaka jest twoja ulubiona? Skakanie w błotnych kałużach. To też moja ulubiona gra. Pepa uwielbia skakanie w błotnych kałużach. Emily też lubi skakanie po kałużach. To wspaniała zabawa. Madame Gazela też lubi skakać po kałużach. Wszyscy uwielbiają skakać w kałużach z błotkiem. Pepa i George znaleźli kałuże z błotkiem. Pepa i George uwielbiają skakać w kałużach z błotkiem. Ja pierwsza. Oj. Jest tak zimno, że kałuża zamarzła, a lód jest bardzo śliski. To nie jest zabawne. Przyszli mama i tatuś świnka. O, świetnie, kałuża błotka. Tata świnka uwielbia skakać w kałużach. Stój, z błotkiem. Stój, tatusiu. Było blisko. Na szczęście mam bardzo dobrą równowagę. Tatusiu, kałuże są dzisiaj zamarznięte. Nie możemy sobie poskakać. No trudno. Pokarmimy kaczki chlebem. Hurra! Pepa i George uwielbiają karmić kaczki. Witajcie, kaczki. Mam dla was trochę chleba. Kaczki lubią chleb.
Jest tak zimno, że staw zamarzł. Lód jest bardzo śliski. Przepraszam, że się śmiałam, pani kaczko, ale to wyglądało bardzo zabawnie. Zaczyna padać śnieg. Śnieg! Peppa i George uwielbiają śnieg. George, złapmy płatki śniegu. Peppa i George łapią płatki śniegu. George złapał płatek. Peppa też złapała płatek. George wyrzuca piłeczkę w górę tak wysoko, jak tylko może. I ją łapie. Ja też tak potrafię. O! Peppa nie złapała piłki. To nie jest ciekawa gra. Przyjechała najlepsza przyjaciółka Peppy, Suzy Owca. Suzy ma dwie rakiety tenisowe. Witaj, Peppo. Cześć, Suzy. Zagrajmy w tenisa? Tak, będzie fajnie. Do ciebie, Suzy. O! Suzy przepuściła piłkę. O! Peppa też przepuściła piłkę. Peppa i Suzy lubią grać w tenisa. Ale George'owi troszkę się nudzi. O, przepraszam, George. Nie możesz grać w tenisa, bo mamy tylko dwie rakietki. Już wiem. George może być chłopcem do piłek. Tak. To bardzo odpowiedzialne zajęcie. George będzie podawał piłeczki. Będzie zbierał piłki, które są za kortem. Do ciebie, Suzy. O, nie trafiłam. Piłeczkowy. Dziękuję, piłeczkowy. O, piłeczkowy. Dziękuję, piłeczkowy. Piłeczkowy. Ojej, George już nie lubi tej gry. O, tu rozbijemy namioty. Czujecie, jakie wspaniałe powietrze, dzieci? Cudowne miejsce. No, bierzmy się do roboty. Peppa i przyjaciele rozkładają swoje namioty. No dzieci, każdy musi wybrać sobie partnera, z którym będzie mieszkał. Suzy, zamieszkamy razem? Obiecałam, że zamieszkam z Zoe. O! Wybacz, Suzy, ja umówiłam się z Rebeką. Rebeko, miałaś zamieszkać ze mną. A, tak. Emily, a ty z kim miałaś mieszkać w namiocie? Z Zoe. A dobrze. Dobrze, to ty możesz mieszkać ze mną. Dobrze. Teraz nazbieramy chrustu, żeby rozpalić ognisko. Nazbieramy patyczków. Ja i Pedro chcemy zbierać drewno. Wszystkie dzieci mogą zbierać drewno. Dzieci zbierają drewno na ognisko. Doskonale. Nadeszła noc. Peppa i przyjaciele siedzą przy ognisku. Dzieci, zaśpiewajmy teraz piosenkę. Tak! Chcemy śpiewać dzyń dzyń. No sama nie wiem. Prosimy, pani zespół, dzyń dzyń. No dobrze. Niech płynie ta pieśń, skoro dzieci tak chcą. Raz i bim, raz i bam, raz i bum. Bam, bim, bum, bim, bam, bim, bim, bam, bim, bim, bam, bim, bum. Bam, bim, bum, bim, bam, bum, bim, bam, bim, bim, bam, bim, bum. Świnka robi na kolację spaghetti. Peppo, George, kolacja, spaghetti. Mm,
Co się stało, Pepo? Pepa i Suzy posprzeczały się dzisiaj. O! Ale troszeczkę brakuje mi Suzy. Zadzwońmy do Suzy. Witam, pani świnka. Czy Pepa może porozmawiać z Suzy? Witaj, Suzy. Witaj, Pepo. Możemy być przyjaciółkami, jeżeli mnie przeprosisz. Przepraszam za to, co mówiłam. Nawet jeżeli naprawdę oszukiwałaś. Cóż, żałuję, że kiedykolwiek byłaś moją przyjaciółką. To bez znaczenia. Na pewno znajdę sobie jakąś nową przyjaciółkę. Jest śliczny, słoneczny dzień. Wszystkie dzieci są w przedszkolu. Dany pies jest na karuzeli ze swoim najlepszym przyjacielem Pedro Kucykiem. George jest na zjeżdżalni ze swoim przyjacielem Richardem Królikiem. Ojo! Ojo! Suzy bawi się sama. Pepa też się bawi sama. Gra w minigolfa. Przyszła Emily Słon. Czy mogę spróbować? Tak! Emily, Suzy Owca już nie jest moją najlepszą przyjaciółką. Dlatego ty możesz teraz nią być. Moją najlepszą przyjaciółką jest Candy Cot. Zoe, jeżeli chcesz, możesz być moją najlepszą przyjaciółką. Moją najlepszą przyjaciółką jest Rebeka Królik. Nadszedł ranek. Pepa z rodziną pojechała do biblioteki. Jej! Jak to dużo książek! Ciii, Pepo, w bibliotece nie wolno hałasować. Dlaczego? Tu wszyscy przychodzą poczytać i nie wolno im przeszkadzać. Kto następny? Pani Królik jest bibliotekarką. Witaj, mamo świnko, zwracasz te książki? Tak, pani Królik. W porządku. Dlaczego komputer piszczy? Komputer sprawdza, czy nie trzymaliście którejś z książek za długo. Tę książkę trzymałem chyba zbyt długo. Aha, nie martw się, tato świnko. Nie może być tak źle. Jej, tato świnko, miałeś tę książkę przez 10 lat. Niegrzeczny tatuś. Bardzo przepraszam. Dobrze, że oddałeś. Teraz możesz wypożyczyć następną. Pani Królik! Czy ja i George też możemy wypożyczyć książkę? Tak, właśnie tutaj jest dział dla dzieci. Ojej, wróżki, kwiatki, ładne sukienki. Witaj, Pepo. Och, witaj, Dany. Ja wypożyczam książkę o piłce nożnej. Witaj, Pepo. Witaj, Suzy. Wypożyczyłam książkę o pielęgniarkach. George wybrał książkę o dinozaurach. Dinosaur! Zobaczcie! Znalazłem dalsze przygody w świecie betonu. Książka o czerwonej małpce. Nie chcę książki o czerwonej małpce. Jest nudna. To całkiem inna historia. Może cię zaciekawi? Na pewno nie. Wspaniale! Pamiętajcie, trzeba dużo ćwiczyć i jeść owoce i warzywa. Jakie owoce powinniśmy jeść, panie ziemniaku? Jabłka, pomarańcze, marchew, pomidory. Ziemniaki? Czemu pan nie jest mały jak normalne ziemniaki? Dlatego, że on nie jest zwykłym ziemniakiem. On ma nogi. Normalne ziemniaki nie mają nóg. To jest super ziemniak! Wszyscy oglądamy twój program codziennie. Bardzo dobrze. Pamiętajcie, przysyłajcie rysunki. Dobrze! Pepa z przyjaciółmi jest w szkole. O, dzieci, dzisiaj będziemy malowali obrazki dla pana ziemniaka. Hurra! Ja namalowałem ananasa. Namalowałam marchewkę. Bardzo dobrze. Co ty namalowałaś, Emily? Groszek. Ślicznie. A ty, Pedro? Narysowałem super ziemniaka. O, ślicznie. A George namalował pięknego pomidora. Pepo, powiedz, co ty namalowałaś. Tatusia, jak ogląda telewizję.
Och, świetnie. Dobrze, teraz włożymy obrazki do koperty, zaadresujemy i wyślemy do pana ziemniaka. Nadszedł ranek. Pora programu pana ziemniaka. Proszę, witajcie, drodzy przyjaciele. Rozpoczynamy program pana ziemniaka. My też wysłaliśmy nasze rysunki panu ziemniakowi. Ciekawe, czy dostał. Dostał pan nasze rysunki? Przecież on cię nie słyszy, tatusiu. Jest w telewizorze. O, no tak, oczywiście. W dzisiejszej poczcie dostałem kopertę pełną rysunków. Ten pomidor wygląda na bardzo soczysty. Ojej, to rysunek George'a. Nadszedł dzień talentów. Moje talenty to skakanie, śpiewanie i taniec. Sprawdziłam to wczoraj wieczorem. Ja sprawdziłam, że mój talent to oglądanie telewizji. To wcale nie jest talent, tak powiedziała Madame Gazela. To nie wiem, co robić. Kto pierwszy pokaże nam, jaki ma talent? Dany pies? Gram na bębenku. Umiem jeszcze głośniej. Nie, dziękujemy ci, Dany. Hej. Pedro Kucyk, jaki ty masz talent? Sztuczki magiczne. Oto szklanka pełna wody. To jest najprawdziwsza woda. Teraz sprawię, że calutka woda ze szklanki zniknie. Proszę zamknąć oczy. Otwórzcie oczy. O, woda zniknęła. Dziękuję. Emily Słoń, ja umiem grać na flecie. A jaki ty masz talent, Rebeko? Umiem wydawać różne dźwięki. Drrr. Najlepiej mi to wychodzi, jeśli staję na palcach. Drrr. To wielki talent. Tak, ale co ja mam zrobić? Candy, jaki ty masz talent? Skakanie. Ja chciałam pokazać skakanie. To nic. Został jeszcze taniec i śpiew. Mój talent to śpiewanie. Witaj, witaj, gwiazdko ma. Pan zebra ogląda telewizję. To ciekawe. Oglądałem tamten program. Ale to było bardzo nudne, tatusiu. Tata zebra musi iść spać, bo rano ma dostarczyć przesyłki. No dobrze, mamo zebro. Nie kładźcie się za późno. Dobranoc, mamusiu. Pepa i przyjaciółki leżą w swoich śmiałach. Siostry bliźniaczki Zoe, Zuzu i Zaza też chcą się przyłączyć do nocowania. Takie nocowanie jest tylko dla starszych dziewczynek. Są takie malutkie i słodkie. Niech zostaną. No dobrze, ale musicie obiecać, że nie zaśniecie. Obiecujemy. Jej, pianino. Uczę się grać. Posłuchaj. Gwiazdka, gwiazdka, jasno lśnie. Czy ja też mogę? Ja. Gwiazdka, gwiazdka, jasno śni. Pieci mają piękne sny. Musicie być cichutko, żeby tata zebra mógł spać. Uciekajcie do swoich śpiworów. To co teraz robimy? Podczas nocowania o północy zawsze robimy nocny piknik. Co to jest nocny piknik? W tajemnicy zajadamy różne słodycze. Wiem, gdzie mama chowa słodycze, ale musimy być bardzo cichutko. Suzy. Pepo. Cisza. Pepo, daj sygnał. Tak jest, kapitanie tato. Jestem troszkę głodna. Ja też. Dziadek zostawił nam prowiant w jaskółce. A co to jaskółka? Jaskółka to półka na jedzenie.
Chodźcie. Pepa i George wchodzą pod pokład. Wow! Widzicie, jaka malutka kuchnia? A gdzie jest jedzenie? Myślę, że powinno stać tutaj. Oj! To nie jest jedzenie. W takim razie tutaj. To też nie jest jedzenie. Tutaj wszystko jest nie tam, gdzie być powinno. Jej, telewizor! Tata świnka nie może znaleźć prowiantu. To nieprawdopodobne. Gdyby to była moja kuchnia, to jedzenie byłoby... tutaj. O, brawo, Peppo. Peppa znalazła jedzenie. Przepyszne. O, płyną kaczki. Witam, pani kaczko. Chcesz troszkę chleba? Peppa i George uwielbiają karmić kaczki chlebem. Uwaga, przed nami suwary. Spokojnie, łódka dziadka bez trudu przepłynie. Utknęliśmy? Nie, możemy wycofać. Utknęliśmy? Tak. Ojej, łódka dziadka świnki utknęła na mieliźnie. Muszę ją troszeczkę popchnąć. Bądź ostrożny, tato świnko. Wiem, co mam robić. Kiedy powiem już, włącz silnik. Tak jest, kapitanie, tatusiu świnko. Już! Tata świnka wypchnął łódkę z mielizny. Hurra! Postaciom głosów życzyli Julita Kożuszek-Borsuk, Dorota Lanton, Andrzej Chudy i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.